jesteś. Cześć Boże!
Cześć Boże, kochani. Daj Boże, witamy serdecznie na naszym kolejnym żywcu. Ciąg dalszy nastąpi. Tak jest, po żywcu. Przede wszystkim bardzo, bardzo serdecznie chciałyśmy podziękować Wam za tego wczorajszego żywca, bo pobiłyśmy rekord. Miałyśmy ponad 3 godziny, 3:20 chyba. Nawet nie wiedziałyśmy, kiedy to zleciało. Tak, po prostu tak nie odczułyśmy tego przepływu czasu, ale bardzo serdecznie Wam też dziękujemy za Waszą aktywność, za Wasze pomysły, wspomnienia, jakieś takie po prostu, wiecie, podzielenie się doświadczeniem. Rady i porady. Też, także przepięknie się to czytało, ale korzystając z okazji, jak zawsze chcemy podziękować wszystkim naszym darczyńcom i wspomożycielom za Waszą pomoc i za serce. I za piękne słowa, i za całe okazałe wsparcie. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Bo my się zbroimy i dopiero uczymy. I tak, tak na tym, jest. Co mamy, to lecimy super, uważam. Tak jest. I kompletujemy sprzęt przede wszystkim, bo to wiecie, to tak samo z siebie by nie hulało. No i tak myślałyśmy, że to się zamknie w jednym odcinku. Ten wakacyjne takie wspomnienia i takie odwołania do wakacji, ale niestety nie dałyśmy rady. Spisałyśmy to, o czym nie powiedziałyśmy, co jeszcze nie mogłyśmy podrzuciliście. Zasnąć, ja poszłam po 7 dopiero spać, jak ten cały czat żeśmy analizowały, patrzyły. Ile tam emocji się przewinęło. Tak, to myślałam, że mnie tylko poniosła, to widzę, że tutaj dużo osób też tak się dało po prostu, bo to... I to też właśnie jest fajne, że o to, o co nam chodziło, nie? Mhm. Że po Powrót do prostu, normalności, taki do starej normalności. Ja tutaj tak mam, ja tu mam tak właśnie ładnie tu pospisywałam sobie, nie ładnie pospisywałam, tylko piękne rzeczy, które na przykład Prokop, Tom serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. Zacytuję, dałyście czadu, siostry kochane, myślę, że nam wszystkim było to bardzo potrzebne, taki powrót do normalności, nie? Prawda. Także po prostu to jest przepiękne. Dziękuję za wspaniałego żywca, łza się wokół kręci, uśmiech na twarzy. Właśnie nam o to chodziło, żeby nie rozpraszać energii, która będzie potrzebna, tylko właśnie tą energię skumulować, odstresować się, porozmawiać i no po prostu i też po raz enty nie dać sobie życia ukraść, bo życie też składa się z normalnych, takich cudownych, wspaniałych i zwykłych Prawda. Chwil, zwykłych emocji, także Prawda. Przyziemnych, żeby ale przepięknych. Cały czas nie być tak ten, bo to po prostu nie zatrybi, kiedyś to w końcu nie powiem, co zrobi, nie? Także... Rozwali się. No. Także tak jak powiedziałaś. No i co fajne było, że z tematu takiego stricte wakacyjnego, przez pojawienie się różnych tematów kolejnych i różnych myśli, zmienił się nam program na taki, jak ja to powiedziałam, wspomnieniowo, gastronomiczno, wakacyjno-przyrodniczy. Lecz się sam, starymi, tak. Dobrymi metodami. Tak. I bardzo też dziękujemy. Za co też, tak, i Cecylii, i Sarence, także za te... I Hani też, tak, bo też i pamiętam. Dużo już dostałyśmy wiadomości już na naszą tą przyszłość, że właśnie ludzie dziękowali i że tam już jeden pan sobie to zakupił, ten właśnie ten suplement, tylko też prosimy, żeby zawsze wszystko sprawdzać, mimo tak. Że to na pewno dobre intencje są kamratów, tak. Ludzi, to mimo wszystko, żeby zawsze sprawdzać, tak, zapoznać życiem. Się, ale tak, czy to jest dla ciebie też dobrze, bo to tak jak i ze wszystkim, nie tylko z tymi... No to nie też nie każdemu musi pomóc, nie wiecie, jakieś ale tam... każdą informację tak. Jednak uzyskaną przez... Ale to nie tylko nie trzeba tak śpieć. No, nie tylko, po prostu trzeba też wszystko sprawdzić, nie? Tak, także dokładnie. Fajnie, że się dzielicie, ale tak jak mówisz, zdrowy rozsądek i weryfikacja informacji, które gdzieś tam się pojawiają. No i co, też pięknie, bardzo dziękujemy za pomysły, które podrzucaliście, bo mieliśmy na przykład, mieliśmy przykład Aliny Woźniak, która przypomniała wafle przekładane kremem. Jak mi się w nocy wafli tak chciało. I ona to właśnie przypomniała, co się okazało później na czacie, ktoś właśnie sobie przypomniał, mówi, o to zrobię. Jutro sobie zrobię, napisała kamratka zapomniała, że takie rzeczy są, że takie rzeczy były. Także bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy za taką podróż w czasie, podróż we wspomnienia. No bo tak też o tym chodzi, że na przykład ktoś wiedział, że są takie przykładowo wafle, tylko on po prostu zapomniał. I to też chodzi o to, że to takie stuknięcie kogoś, że ktoś, kurczę, przecież to też można zrobić, to można tak, to tak mało kosztuje, a tyle frajdy. Pewnie. Można wziąć do tego dzieciaka, jeden będzie smarował, drugi będzie dociskał. Ja pamiętam, jak myśmy to robili, nie? To mama nam pozwalała, tak, byli wyzwanie miski jest najlepsze w ogóle. I, tak. I trzeba mieć pierwszeństwo, bo to wiem, że tam raz była dwójka, więc a ja już miałam sama, że tak powiem, nie miałam z kim konkurować. Awantura o pióra od miksera. Na przykład. Od miksera. Tak, także myślę, że dzisiaj sobie właśnie dokończymy to, co powiedziałyśmy wczoraj. No ja jestem troszeczkę młodsza, więc, że tak powiem, może mniej będę miała.
Ale myślę, że co, to może byś zaczęła ty, jako że starsza. Ja powypisywałam sobie tak od, właśnie od ludzi, Myślnik. którzy pisali, to wypisałam sobie takie właśnie rzeczy, które, no bo nie każdy też ten czat biegle, ten czat to wczoraj tak zasuwał, że za sekundę za taka była aktywność, to też było super, że nie czekało się tam parę minut, aż ktoś odpisze, tylko ludzie tak naprawdę żywo brali udział w tej dyskusji, nie? I bo to są nie tylko takie przykłady, tylko to jest też coś takiego, że to, co było kiedyś, to dawało jakiś tam profit na normalne, spokojne życie. To oddziaływało potem na całe życie, na życie rodzinne, na takie psychiczne ludzi. I tutaj tak właśnie zacznę. Ktoś świetnie napisał, że były organizowane tańce w remizach, w takich domach kultury z orkiestrą, po tańcówki, takie dancingi. I to było też super sprawa, bo tak naprawdę to był taki jakiś zachowany porządek, że ludzie cały tydzień pracowali, tam mieli obowiązki, zajmowali się tymi dzieciakami, czy nie, no ale takie swoje obowiązki mieli, jeśli ktoś miał dzieci. Ale przychodził taki czas resetu, przychodziła sobota, można było się spotkać z przyjaciółmi, odreagować, tak jakby naładować baterie, tak i się po prostu zresetować. To było bardzo fajne i bardzo potrzebne. To dawało siłę na następny tydzień do pracy, nie? Jeszcze też tak mi się spodobało, to też mi się tak przypomniało, to ktoś napisał gra w butelkę. Tak, to było też takie ekscytująco, wiecie, takie przynajmniej jak ktoś był Zakazany młody, owoc. zakazany owoc, to najbardziej smakowało. Tutaj jeden właśnie bardzo fajnie kamrat napisał, tego nie zapisałam, ale zapamiętałam, że specjalnie kręcił wolno, żeby wyskoczyło na dziewczynę, która mu się podoba. To był, ja powiem, że pierwszy pocałunek to też właśnie na obozie harcerskim dzięki zielonej butelce wspominam tego. Jarka Bebe z nazwisk, nie będę tam. To też mi się Drużynowy Jarek. podobało. Do Eleven chcę powiedzieć, że ja też nie lubiłam białych landrynek, których było najmniej. One miały taki jakiś taki posmak, Anyszkowy taki anyszmowy, taki chyba, bardziej tak. taki posmak. To też mi to, tak jakby te były do ciaste takie, wiesz, Aromaty. aromaty też. To też tego To nie lubiłam, arachidowy, nie? tak, pamiętam migdałowy. A co jeszcze miałam powiedzieć, że to było też takie fajne, że dziewczyny, tam ktoś pisał, że się chodziło na wsi, też tutaj tak, że tam było jakieś takie, że kobiety chyba czy pierze coś napychały, w każdym razie to było przesłanie takie, że matki brały córki, czy tam dzieci brały do takich Prac stricte prac codziennych. i to nie to chodziło, że teraz na przykład dajesz dziecku, niech on coś myśli, że on coś robi, tylko te dzieci faktycznie pomagały, bo te małe rączki to były takie ręce do pracy. I to też dzieci, nie dość, że przekazywana była tak jakby z pokolenia na pokolenie ta wiedza i to na przykład ta umiejętność na przykład No i napychania tych poszanowanie poduszek, pracy też, nie? poszanowania, to ja na przykład pamiętam, jak myśmy jeździli z rodzicami na Jagody, to też nie wolno było jakieś tam zasady, nie wolno było podżerać na przykład z wiadra i też musieliśmy w tych małych garnuszkach do tej rodziny się przyczynić, żeby Bez potem te liści najlepiej, pierogi nie? z jagodami, czy tam te na zimę mama robiła jagody w słoikach, żeby to było właśnie, żeby można było to zjeść. Także to było też takie super, że no, czy tam, wiesz, zabierali chłopców właśnie, czy teraz też jest ciężko, rodzice są to. Przysposobienie takie bym Tak, powiedziała do ale zawodu. teraz No, się no, no, często no. bardzo może woła fachowca, bo no to wiadomo, że świat idzie do przodu, się woła fachowca od tego. Też jestem za tym, że ludziom powinno, każdy ma tak jakby fach w swoim ręku i fryzjer jest od tego, a ktoś od tego, ale też brakuje czegoś takiego, że jednak jak ten ojciec coś tam przywiercał czy naprawiał, to stał, przynajmniej mój brat te śruby trzymał, nie? Nasz brat te śruby trzymał, więc to było też takie, że Uczył się on życia po po prostu prostu. był uczeń i był mistrz, nie? I właśnie można było to trochę ten, to było też super, nie? Prawda. No, i co też mi się podobało, to tak jak właśnie ty mówiłaś o tych sportach, bo ty może też powiesz zaraz o tych sportach dla dzieciakach, nie? To ja tu już tak wejdę też trochę przed szereg, że podobało mi się w tamtych czasach to, że nie mówię, że mama nas nie dbała, bo bardzo o nas dbała i mleko z miodem, i tam skarpety ciepłe, jak wiesz, jak było zimnie, żeby nawet i pod kołdrę było. Tylko chodzi mi o to, że tak naprawdę dzieci miały w życiu, uczestniczyły w czterech porach roku. Była wiosna, lato, jesień, zima. Każda pora miała inny czas zabawy. Nie było coś takiego, nie idź na dwór, bo się przeziębisz. Po prostu jakby Ubierz się lało, to cieplej. ubierałoś kalosze. Jak było, się przeziębiłeś, bo się zjeżdżało na tyłku z górki, czy tam na czymś i naprawdę nieraz była tak aż plama mokra od tego śniegu. Po prostu się przychodziło do domu i się przebierało, Przebierało. nie? Przywlany Czy poniedziałek coś, też ale po prostu pamiętaj. nie było czegoś takiego, to nie było takiego wyobcowania, że natura dla ciebie jest niedobra. Nie, po prostu stosowałeś się do niej i żyłeś zgodnie z nią. I też mi się podobało, że te dzieci po prostu przez cały ten rok uczestniczyły, nie? To teraz może ja. No. No to tak jak ja mówiłem, jestem młodszy, więc ja nie mam może aż tylu fajnych takich
wiecie, wspomnień, że tak powiem, z innej epoki. Ma, nie obrażając, masz wspomnienia, ale, których ale ja już nie pamiętam, bo tak, ja już byłam starsza, to tu tak, pisałaś o kulkach. Ktoś... tak, ale na przykład pamiętam strasznie grę w Palanta. Uwielbiałam po prostu, ja w ogóle, że tak powiem, byłam bardziej tak, że tak powiem, skoncentrowana na takich zabawach dla chłopców. No i tak bardziej się zostało. Strzelasz, boksujesz. Znaczy, tak, dzięki Bogu. Poszło w kierunku takim, że tak powiem, rodziny i tak dalej, więc tu się nic nie zmieniło, ale interesowało mnie bardziej. Ale sukni ślubnej nie miałaś w moro. Nie, nie było w moro, była ładna, biała, także dzięki Bogu. Welonu co prawda nie miałam, bo wiatr porwał, ale na szczęście. Ale to, tak jest, na szczęście, ale mówię, pamiętam grę w Palanta właśnie z chłopakami, dziewczyny też były, ale większość chłopaków i cudownie się jako pałka nadawały po prostu deseczki od płotu sąsiada, bo one były takie eleganckie, tak się dobrze w ręce trzymały, jeszcze był, że tak powiem, szpiczaste na dole, bo żeśmy je obracali, także super, po prostu pozdrawiam sąsiada, który tak się pieklił, bo wiecie, i jak nam jedna deska się połamała czy ginęła, to braliśmy kolejną i on po prostu nie nadążał dostawiać nowych, nikt się nigdy nie przyznał, kto wyrywał. Także to też takiej właśnie mi się podobała. Ale zobacz, ta jaka też jest taka była solidarność. Ja zawsze z naszym bratem, Adasiem, jak tam było jakieś na przykład tam między nami, to muszę się przyznać szczerze, on na mnie nigdy nie doniósł, ja nieraz próbowałam. To zawsze jak przychodziłam do tego, to tata też mówił, bo mój mąż też to praktykował do naszych córek, zawsze było nieważne, czy to było, faktycznie miałaś rację, to zawsze słyszałam, taki to jest tekst niedonoś, nie? To też prawda. I mój brat, nasz brat stosuje inne powiedzenie, jego syn twierdził do swojej siostry, jak to było? Nie donosi jak Wałęsa, nie? Ale to już tak z domu rodzinnego naszego brata, nie? Tak jest. Z takich jeszcze, co ja pamiętam, co myślę, że też u ciebie było, no bo to na pewno, to były te projektory do bajek, te aparaty na te klisze, ile razy ja się oparzyłam. Dziś wiecie, w ogóle sama ta atrakcja. Teraz to mówię dzieciaki jakoś tak nie doceniają, jaki to był skok technologiczny. Mówicie, teraz te bajki po prostu kadr zasuwa jeden za drugim, a tam po prostu trzeba było to kręcić, trzeba Mama było nas uważać. Oszukiwała, nieraz jak chciała, żebyśmy szybciej poszli spać, to przesuwała o trzy okienka. Jak już byliśmy tacy śpiący, to tego nie widzieliśmy, a tak to mówiliśmy, mama, to nie to. Że brakowało którejś tej. Chcesz, mi się też właśnie też przypomniało, bo tu też akurat ktoś tutaj napisał, a to też wczoraj widziałam. I to było takiego, mieliśmy takiego kolegę, Romka, jeszcze na starym mieszkaniu. To pamiętam, on tak krzyczał, potem nasz brat też się tego nauczył, mama zawsze to wspomina, bo on stawał pod oknem, krzyczał, mamo, rzuć mi chleba i herbaty, nie? Teraz nie słyszę, żeby jakieś dzieci krzyczały, mamo, rzuć kanapkę, czy tam smak coś jeszcze, tej bułki, nie? Z okna na mocie z czwartego piętra tata, na przykład jak chcieliśmy tam na jakieś tam lody, czy coś, to nieraz tam potrafił na wędce, czy tam na tym, tata w ogóle nasz miał zawsze pomysły. Ale teraz ty mi przypominasz, pamiętasz te orkiestry pod domem? Tak, co się tak, tak, pieniążka zawsze. Na przykład zapałki rzucaliśmy, tak, żeby wiedzieć, czy gdzieś tutaj to po prostu... mieszka tak, panna Agnieszka. Tak, i mówię, też pamiętam, że to, i dawno, dawno naprawdę nie widziałam, to chyba zanikło. Może, no, może na jakiś tak, inny wtedy, oni chodzili. Ale po prostu to było... Ich to było tak, słychać już dwa, trzy bloki dalej, już tak, się człowiek szykował tak, i zawsze tak, tam te tak, dwa złote czy pięć złote zawsze dokładnie, mama rzucała w trawę, oni zbierali, albo nie? Albo właśnie pamiętam, że pudełko od zapałek, żeby można było nabierzyć. Żeby można... Ale tak, to też było piękne, ja też jestem w ogóle zawsze pełna podziwu, że to się odbijemy. Na przykład też u nas tutaj w Mielnie na przy głównej plaży jest dziewczyna, nie? Ona może miała około 20 lat, taka drobniutka blondynka stoi. Słuchajcie, ona przepięknie, po prostu przepięknie gra na skrzypcach. I ona ma przy tym taki ten głośnik, czy jak to się nazywa tego, i to są oprócz takich klasycznych rzeczy, ona daje też takie, nie wiem, czy ktoś może pamięta taką, była takiego swego czasu słynna Vanessa May. Ona, Vanessa May, to była dziewczyna, która przepięknie takie właśnie takie z przytupem grała rzeczy takie. Ta dziewczyna w mnie też to robi i jestem zawsze pełna tego, czy to będzie mała kwota, ile masz, ale to słuchajcie, to ktoś wykonuje jakąś wsparcie, ktoś cię zabawia, ktoś cię poświęca swój talent, swój czas, więc zawsze warto taką osobę, chociażby taką naprawdę drobną kwotą wynagrodzić, chociażby grosz, za te lata grosza w szkole i za te godziny ćwiczeń. Prawda. To było piękne, nie? To też prawda. No co jeszcze? Wrotki, narty, łyżwy. Oczywiście to teraz też jest, ale myślę, że jakoś ja to pamiętam, że tak jak no łyżwy miałam na przykład po tobie, ty miałaś po kuzynce. Tak, że ja takie po kilku bracie, pokoleń, no, a on do tak, tego, tak, tak, że one, że tak powiem, już
Ale co najlepsze było, może one nie wyglądały, ale one cały czas były jakościowo dobre, że to też, ma, jakby to powiedzieć, jakość produktów kiedyś, Hania, a teraz. Wszystko było inne, taki był, wiecie, wszystko było, buty, skórzane, no to było wszystko. Narty, to przecież pamiętam, czy sanki, to przecież przeżyły i tyle, tylko się deski ewentualnie wymieniało, ale stelaż, tak jakby to wszystko jakieś Ale takie... zakłady szewskie, tak jakby były, też pękały szwach, tego teraz nieraz się po prostu nie naprawia, to też no to kiedyś szkoda, no. Taki cytat na internecie przeczytałam, to, czy to tam był taki bardziej taki właśnie taki napis, że żyliśmy w czasach, że jak coś się po prostu psuło, to się naprawiało, a nie wyrzucało. I to można odnieść do wielu dziedzin życia, do małżeństwa, do przyjaźni, do relacji, do czegokolwiek, że po prostu jeszcze wtedy kiedyś coś się chciało tam naprawić, bo coś było dobre, nie? A dzisiaj to jest po prostu takie szybciej, lepiej niejakie wyrzucić. I lepiej i takie taka, wiesz, taka małostkowość. I następne, nie? I następne, No. I następne. Mi jeszcze coś się tak bardzo mnie ujęło za serce, mogę? Pewnie. Mi tak bardzo ujęło za serce to tam Ania Śmiejka też się przyczyniła, pozdrawiam Anusię serdecznie, i Hanusię serdecznie. I mamusię i Bartka i tego, Małgosię, tak. Ale właśnie tak Ania powiedziała, bo to ja też mam takie samo odczucie, ja też nie odpisuję nigdy na życzenia takie, życzy na przykład tam Mirek z rodziną, nie? Nie chodzi o to, nie chodzi o to, a, o SMS-owe, chodzi o to, dodajesz. Że ja nie wiem, chociażby wtrącił na przykład taki wyraz Ania, na początku, Ania, z cudownego tam Nowego Roku, czy tam świąt tego, życzy Mirek z rodziną, to zupełnie inne brzmi, ale jeśli to jest taki, widać, powielone. Że to jest szablon i ludzie tutaj zaczęli odpisywać, bo tu się dyskusja wywiązała na czacie, zaczęli odpisywać na to, że oni też nie reagują, nie? Ja powiem, że to nie odpowiadają, ja powiem, że to jest bardzo dobrze, bo ludzie się po prostu nie zgadzają na makietę, ludzie się nie zgadzają na powierzchowność, bo takie zgadzanie się nawet wersji na przykładzie instant, masek chociaż. Czy coś takie, zgadza się na chwilkę, albo w ogóle dobrze, że w ogóle, to potem wychodzi na to, że staje się to normą i nie doczekasz się tych, a jak wiesz, po prostu może ktoś zrozumie, dlaczego mi nie odpowiedziałeś na życzenia, bo chciałbym być strukturowany indywidualnie, albo nie? Na żywo, żebyś przedmiotowo, tak. Nie? To też jest takie fajne, żebyśmy się na te skróty w życiu, ja wiem, że skróty dużo pomagają w innych dziedzinach życia, ale są też takie momenty, że trzeba jednak tą siłę i tą taką... I tą dłuższą drogą. I wejść po prostu, no nie wszystkiego się da instant zrobić. Prawda. No i z tych takich wspomnień też, nie wiem, czy to się tam pojawiło, ale przypomniał mi się kulik. I to taki kulik, wiecie, już koniem, jak po prostu jechały sanie i do tych sań doczepiały się sanki dziecięce, to już w ogóle jest no, przepiękny widok. Z reguły to był jednak traktor, no bo żeby tego zwierzęcia też nie zamęczyć, bo to czasami to było i 20-30 sanek. Na oponach też pamiętam, że też po prostu sanki sankami, ale normalnie opony. A ile razy zahamował traktor i się zrobiła karambolek się zderzą, tak, też się tak. Zdarzyło, jeden I na drugiego. Zależy też jaki był kierowca. I nogę to... sankami przycięło i tego i też nie było. Ja miałam zwykłe nic sanki, całe życie chciałam mieć, Hania już miała sanki oparcie. Z oparciem, a ja nie miałam, zawsze brat siedział przede mną i zawsze nieraz po pociągnięciu ty byłeś oparciem. Leciałam było z tyłu. Było oparciem nie? Dla brata, byłam, tak, także. Tak. I nadal jest, nie. Żeby nie było. Więc te też pamiętam właśnie tą radochę i no i oczywiście później po takim kuligu, wiecie, na śniegu, no to jakieś ognisko obowiązkowe z kiełbaskami, z ziemniakami, z węgla takimi wyciągniętymi, albo grochówką, to już grochówka to już produkt luksusowy wtedy tak, był. Tak, tak. No, ale fajnie właśnie to w ogóle ten smak jedzenia na powietrzu, to myślę, że to mi zostało do tej pory, gdzie bym nie pojechała dziś w plener, to pierwsze co to jemy, także to jest zupełnie inny smak, jak gdzieś człowiek o, jak siedzi. Pięknie. Przeczytasz za pani Celina. Celina Czubińska. Witam siostry i przyjaciół waszego kanału. Dziękuję. Już 3 osoby do mnie zadzwoniły, aby więcej dowiedzieć się o zastosowaniu DMSO. Dziękuję i pozdrawiam. Jestem otwarta na każdą pięknie. Rozmowę. Dziękuję. Jeszcze raz dziękujemy Celina. Pani Celino. A dla tych, którzy by chcieli, to proponujemy zobaczyć sobie naszego wczorajszego żywca. Pani Celina, to był pierwszy telefon bodajże, żebym tylko nie sprawdzę. Tak, to był pierwszy telefon, czyli mniej więcej po jakoś pół godziny, jak zaczęłyśmy, zadzwoniła pani Celina, która opowiadała właśnie o wspaniałym produkcie, jakim jest DMSO, plus do tego jeszcze wyjaśniła, jak go stosować, bo to tam jest stężenie różne i tak dalej, ale dodatkowo też podaje do siebie numer, więc jeśli byście chcieli po prostu prywatnie już się dowiedzieć, to najlepiej jest po prostu zadzwonić do pani Celiny, ja nie będę już może teraz podawała, ale jak coś to mówię, wczorajszy żywiec, pierwszy telefon po naszym gadaniu, także gdzieś tak z pół godziny po rozpoczęciu programu. Tak. Tu super pisze kamrat X-Rock, tak, pozdrawiam serdecznie. Ale on świetnie pisze, bo tak. Najlepszy był, nie, bo on wcześniej pisze, że mama go nie mogła ściągnąć do domu, nie? Z podwórka. Tak, z podwórka, ale to jest druga część jego wpisu, jest rewelacja, że najlepszy był pierwszy.
idol, przepraszam, cytuję, po powrocie do domu. Przejmował się go z uśmiechem. Tak, nieraz prawda. Tak miałam, że wiedziałam, ale zawsze twierdziłam, że było warto. Nie? Tak, tych emocji tak. Nigdy tam... Albo pamiętam, kiedyś się spóźniłam. Pozdrawiam serdecznie rodziców, którzy się musieli nieziemsko bać. Jeszcze wtedy nie było telefonów komórkowych. Tak. I się spóźniłam, kiedyś pojechałam nad jezioro i się spóźniłam o 3 godziny. Ale na swoje usprawiedliwienie koledze przebiła się po prostu opona i nie chciałam zostawiać, a to było bodajże Parnowo, to od nas jest 20 km, nie więcej Parnowa jest. No, w każdym razie to był taki kawałek, że szliśmy pieszo i po prostu nie zapomnę ten moment, ale wiedziałam, że... Wiecie, ale jakie też dobre dzieciaki były. Tu Leszek Stryjak pisze, chętnie z kolegami pomagaliśmy starszym sąsiadkom, który miał problem z zakupami. Prawda. To jest piękne. Ja też mam tak dziewczyny moje, na przykład też ona, bez nawet, też byłam kiedyś dumna, bo pani szła z zakupami, ona nawet się mnie spytała, mama, czy pomóc, tylko tak jakby się wyrwała i poszła pani zanieść do wieżowca tu obok zakupy. Nie, to też taka byłam, po prostu aż się popłakałam, że mimo tych, że gadam, zaraz będę ja płakać, że nieraz narzekam na te córki, to jednak takie są po prostu empatyczne i po prostu na taką dobrą, także piękne, to jest przepiękne. Także pomoc starszym. No i to też jest piękne, tak jak ty mówisz, i to też budowanie następnego, może nawet nie następnego, bo to jest przecież przeskok dzieci, a osoby starsze, ale to jest właśnie takie piękne podtrzymywanie tych więzi takich społecznych. Bo wiesz co, Hania, ja też tak myślę, że to też tak jakby, już będziemy podsumować, wracać, ale tak naprawdę wczoraj, jak czytam ten czat, to tak już tak jak zasypiałam, to już mówię w pół do ósmej, bo to tak sobie pomyślałam, że my jesteśmy szczęściarzami. Szczęściarzami, no dzisiaj się starzyjemy, tutaj Karnat powiedział, że jak zaczyna się moment na, jakie to miałam cudowne wspomnienia, to zaczyna się starość, to też może jest trochę prawdy. Ale chciałam powiedzieć, że byliśmy szczęściarzami, jesteśmy szczęściarzami, bo mieliśmy cudowne życie, wspaniałe dzieciństwo i tych wspomnień nikt nam nie odbierze, no, nawet to, co się wczoraj działo, czy na czacie, czy na tego. I chciałam powiedzieć, żeby nie być też takimi egoistami, tylko żeby po prostu pomóc naszym dzieciom, choć w części, mimo że są przeciwności świata i losu, ale choć w części dzieciom zafundować właśnie takie cudowne dzieciństwo i żeby za jakiś tam czas mieli też takie wspomnienia. No i mogły swoim dzieciom opowiedzieć przekazać, tą taką właśnie przemycić, ile możemy tej normalności, bo to wszystko, o czym my mówiliśmy, to jest po prostu tak proste i tak zwykłe i tak normalne. Nie trzeba na to pieniędzy. Przy tym jest tak piękne, że po prostu to wszystko. I tak naprawdę już jak jakiś tam czas minie, już jestem starsza, nie odchani, jestem się starsza, też mówiliśmy, to tak naprawdę jak ktoś mi, no pamiętamy rzeczy, czy coś, ale tak naprawdę wokół tych rzeczy to tak się jak taka otoczka robi, że było miło, że było tego, że dzisiaj nie pamiętasz jakichś tak stricte takich bardzo, bardzo tych takich właśnie materialnych rzeczy, że one są były tam wartościowe czy coś w sensie takim materialnym, tak, tylko to, co one ci dawały. Albo że jak miałaś rower, to nie tylko ty miałaś rower, albo koleżanka miała rower. Tak, nie, słuchaj, mieliście rower, daj się karnąć. Ja nie wiem, czy ktoś pamięta tekst, daj się karnąć. To, czy na jednym siodełku miałam taką przyjaciółkę, Martę, pozdrawiam moją, mam taką przyjaciółkę, to tylko z dzieciństwa bardziej były to jednak tego zaciśnięte, bo to by żyć byście by się nie mogły. To też było lojalne, bo kiedyś pojechałyśmy właśnie, odbiję od tematu do fryzjera, do amatorki fryzjerki i chciałyśmy się na taką asymetrię obciąć, tylko nam chodziło wyżej niżej, babka nie zrozumiała, wygoliła jej jedną stronę i drugą zostawiła. Jak ona już ją to ścinała, byśmy bardzo dobrze wychowane, byśmy do starszej osoby nie powiedziały, że to jest, ale widziałam, że moja przyjaciółka ma łzy w oczach. I ona się mnie spytała, pamiętam, czy ja też. Ja byłam przerażona, widząc, jak ona ją obcięła. A słuchajcie, mimo wszystko siadłam i po prostu ona mnie tak samo obcięła. Potem jeździłyśmy, przynajmniej się z nas dwóch śmiały. Bo jedliśmy na jednym rowerze, na jednym jej wigry właśnie tak. Dzieci nas troszkę wytykały palcami, że mamy dziwne fryzury, ale miałyśmy dwie. Także taka przyjaźń, lojalność i dane słowo też było, też było bardzo ważne. Prawda, nie? Prawda. No i też ja myślę... coś takiego było, że się doceniało tego drugiego człowieka, nie tyle, co ci może dać, co tak jakby, co ty możesz zyskać, ale tak jakby dobrego dzięki niemu, tak jak jakby, jaką możesz pomóc, wiecie, to tak jak ty mówisz, czy z tą fryzurą, ale to też było na przykład, ja nie pamiętam wyśmiewania się na przykład, teraz już to częściej zauważam, ale nie było na przykład wyśmiewania się, jak ktoś w szkole nie miał jakieś tam książki, albo wiesz co, Hania, miał używane książki. Lepiej, to było lepiej, nie możesz powiedzieć, że tego nie było, to było, tylko ta ale osoba, która wyśmiewała, to była niszową grupą, to była grupą do ogarnięcia, stawały obraz do tego, bo to zawsze było, to nie można powiedzieć, dobra, że no, ale wszyscy to właśnie byli dobrzy. Nie, tylko, że zło nie było promowane, zło nie było absolutnie dopuszczalne, wszyscy wiedzieli, co jest złe i kto jest niedobry. Zresztą zło się samo i tak wypala, ale tam to była bardzo szybka reakcja dzieci czy ludzi dorosłych na takiej zasadzie, że nie, to jest źle, nie rób tak, nie patrz się na nim, nie tego, mi to nas rodzice zawsze tak mówili, że najgorsza jest znieczulica. Tak. Mi do tej pory zawsze, jak jakaś niesprawiedliwość się dzieje, to zawsze mnie to boli i tak się od razu... No i ta reakcja też, to
jest ważne właśnie, żeby zareagować, żeby nie gdzieś tam cichaczem, bo to się mnie nie tyczy. No. Także też. Ja jeszcze co mogę, co pamiętam, koraliki na szprychach kolorowe, po prostu, które rzechotały. Pamiętam, jak miałaś. Tak. I po prostu wiecie, im więcej, tym lepiej. Teraz tam powiedziała, że to może trochę tak tandetnie wyglądało, bo to był moment, że po prostu, wiecie, się śmiałam, że drugi ciężar po prostu tej opony to były te koraliki, więc zanim ja ten rower zniosłam, to nie dość, że to hałasu narobiło, nastukało, ile razy palce miałam jakieś tam pościskane, bo to dosyć mocno były niektóre zaciskane, to trzeba było tam dowciskać, no ale jeździłam. Ja pamiętam, tam może miałam, którym to było roku, nie? Mhm. Jak to było, no może gdzieś 90 lata, jak właśnie koledzy już tacy, bo mieliśmy takie paczkę na podwórku, koledzy byli po 4-5 lat starsi, tak wiesz, ci sąsiedzi tego, no już mieli racji tego, że prawie każdy miał od razu, wiesz, prawo jazdy zdawał, bo to było takie, wiesz, już się mógłbyś doczekać. W szkołach też często technika czy zawodowych były takie właśnie, że można było tam robić te prawo jazdy. I pamiętam, mam kolegę Darka i też takiego Pawła, który na przykład on miał dużego Fiata. To był zwykły duży Fiat, ale to był zwykły, niezwykły, bo on był tak stuningowany. On sam sobie potrafił załatwić jakieś takie, wiesz, halogeny. Jakieś, pamiętam, dziewczyna mu robiła takie pompony, takie z wełny, dekoracyjne. No, jakaś lisia kita. Tam było po prostu wszystko. Tam jak stary perelowskie, tak, Pantera, wiesz, ale tam po prostu było takie, wiesz, tak, że ludzie dbali o to, no, nie? Mieli ale takiego... I też byli przede wszystkim, cieszyli się z tego i byli zadowoleni i tak jak mówiłyśmy, jakieś priorytety były troszeczkę inne. No i jeszcze tak jak mówiliście o tych waflach i w ogóle, ja tam wafle, to co teraz ciocia nam robi, no. Pozdrawiamy serdecznie, to dzięki cioci, ja wiem jak to smakowało x czasu temu, chociaż podobno to już nie jest ten smak, to nie jest jednak, te produkty troszeczkę się różnią dzisiaj, a kiedyś, no ja nie mam tak jakby punktu odniesienia, ale pamiętam, jeżyki. Pamiętasz jeżyki? Ale kamrad pisał wczoraj, znaczy nasz ten, ktoś, nie wiem, czy to kobieta, czy tego, ciężko mi powiedzieć, czy to mężczyzna, czy kobieta, ale właśnie mówi, że brało się ryż. Ja pamiętam, tak, to, u nas to się nazywało nie jeżyki, tylko szyszki. A, szyszki. Nasz tata na to mówił szyszki. On brał zwykłe, to były cukierki, nie irysy. Irysy to były, albo te takie ciągutki, wiem, że to na bardzo małym ogniu tata rozpuszczał, to było bardzo gorące. I on właśnie brał ryż i tak szybko, bo tata, wiesz, no jednak te ręce są takie spracowane, tego miał, ale wiem, że to było tak gorące, tata robił nam takie i cała to był taki radość dość tego, jak to jeszcze nie wystygło, tylko jeszcze się ciągnęło. Ja do dzisiaj, kiedyś na stacji MZK w Koszalinie sprzedawali te takie, nawet niedrogo te takie, ale już nie robią. Muszę też to w ogóle sobie zrobić. Samemu przyjadę, to też zrobię. Ja pamiętam, ze Stasiem właśnie robiłam to, tylko wiedziałam, że nie daj Boże, żeby na rękę właśnie nie spadło, tak jak mówiłaś, że strasznie gorące. Tak, tutaj jeszcze chciałam właśnie powiedzieć, ale to nie wiem, czy mamy na to czas. Ktoś tam napisał, że był taki blog czy coś, ale też się robiło, a ja pamiętam i my to nie tyle, że co pamiętam, co my mamy tutaj, co mój mąż właśnie wziął po jakimś czasie od mojej mamy przepis i on robi taką perelowską czekoladę, słuchajcie, to jak ktoś to jadł, to po prostu żadne tam ilki i inne się po prostu chowają, bo to było coś tak pysznego i to jest bardzo proste, ja powiem, że szybko tam tylko przepis, to trzeba mieć tylko mleko w proszku, pół torebki, to jest 250 gram wtedy, bo pół kilo ma torebka, i szklankę mleka, dwie szklanki cukru, masło kostkę, cukier wanilowy, cztery łyżki gorzkiego kakao. I proste jest coś takiego, że mleko w proszku mieszasz z tym kakałem, nie? W dużej misce i odstawiasz. A cukier, mąkę, przepraszam, cukier, mleko i masło na małym ogniu w garnuszku wszystko mieszasz i gotujesz takiego, znaczy wiesz, żeby to się wszystko rozpuściło. Jak to ostygnie, po prostu to mieszasz. Taka ta makutra, pamiętam, jak to się nazywa, już zapominam. Jak mąż to po prostu to rozciera, to ty my, jak u mamy, pamiętam, od razu mi się przypomina, jak my czekałyśmy, jak takie, żeby chociaż to oblizać i tą miskę. I to się wylawało wtedy na blachę, pamiętam. Ta blacha u nas nigdy nie do końca nie, tak jakby nie, wiesz, z tego nie wytrzymała. I ten smak tej właśnie tej perelowskiej, takiej domowej czekolady, to różnie się nazywa, ale to było jest tak pyszne, że naprawdę, nie? To też... Ja też jeszcze, tak jak jesteśmy przy słodyczach, Krzysztof Sosiński, nasz Krzysiu, pozdrawiamy serdecznie zacnego kamrata, przypomniał cukierki na choinkę. Tak, a u nas, ale nasi rodzice do tej pory wieszają cukierki na choinkę. U nas, pamiętam, że było tak, że na przykład one potrafiły po 3-4 lata gdzieś tam się schował. Schował. I on nadal był dobry. Ale najlepszy jest nasz tata, który mamę oszukuje, że wyjada cukierki
zanim jeszcze tego i z powrotem skręca, tak, że papierek z daleka wygląda, że to cukierek, a łapiesz, a to nie ma, ale mama nasza wyszła jabłuszka malutkie, włos, a w ogóle zanika, słuchajcie, włos anielski. Tak. Ja pamiętam, jak każdą choinkę już na samym końcu tak wieńczyła tego, tutaj też ktoś tutaj pięknie napisał o robieniu łańcuchów na choinkę, tak, tego. Tak, no ja tu jestem akurat, bo u mnie jest wszystko. Ty masz w jednym kolorze, ja praktykuję faktycznie ta choinka. U mnie z tyłu, moja córka by się odezwała. Wiecie, to ja mam zawsze tak, albo będzie wyglądała ładnie dla mnie, albo będzie wyglądała ładnie dla mojego dziecka, mniej może będzie cieszyła oko tak estetycznie, ale to właśnie, że on zrobi sam, bardzo polecam, no to mamy wiadomo, do świąt jeszcze mamy troszkę czasu, ale bardzo polecam, czy właśnie tak jak powiedziałaś z papieru, czyli te łączenia takie normalnie jak te ogniwa, czy bardzo fajna opcja też makaron i jakieś takie nawet korale, jak dostałaś sporzeczki. Teraz. Korale. Z makaronu. Ach, nie z makaronu, z nakrętek. A, z nakrętek. Dostałam przepiękne korale od mojego to dziecka. To też piękne. W przedszkola jeszcze to tak jeszcze... Tak, jeszcze tak, masz rację. Przedszkola jeszcze praktykują te takie wykonane rzeczy, że tak powiem, prezenty własnej roboty. Także mam przepiękny naszyjnik, muszę go ubierać, chcę ubierać na jakieś tam wyjścia. No tak, no tak, to już tak, to jest bardzo sznurówka, 5 żółtych nakrętek, a jaka radość. Mi się podobało jeszcze to, tutaj też właśnie pisaliście, że było mnóstwo super filmów, programów, bajek takich edukacyjnych, takich mądrych, takich dobrych, takie coś miało przesłanie czegoś pozytywnego, nie? Nie miało takich stricte, takich tych depresyjnych, że w każdym odcinku musi być ktoś taki, rync i taki, że komuś zmarł, że jakieś samobójstwa, że kiedyś tak właśnie przy telewizji tej NX włączyła coś tam, córka miała i ja weszłam do pokoju i ja chwileczkę ten serial obejrzałam i ja mówię, wiesz, ona mówi, ja nic, mama tylko tak skacze, już nie ma co oglądać, no nie ma, bo to po prostu takie durnoty, że to po jednym odcinku człowiek jest już w ogóle tego, a to było fajne. I to było tak na przykład, jak Pi Sigma wymienialiście, Teleranek, Pan Kracego, ja uwielbiałam Adama Słodowego, Zrób to sam, bo on mnie też zawsze fascynował, takich przyrodniczych. Ja pamiętam, że zawsze, ja nie pamiętam z panią Krystyną Czubówną, nie wiem jak to było, czy to nie była, nie, z Kamera Wśród Zwierząt, czy to było, poczekaj, jak się nazywał? Jak się nazywał program z panią Krystyną Czubówną, bo ja wiem, jak ona opowiadała o tym życiu tych zwierząt, to też było takie, że nie wiem, nie, z Kamerą Wśród Zwierząt było starsze. Ale jeszcze był też taki dyrektor zoo poznańskiego, taki, ty kojarzysz, z wąsem, taki zawsze ubrany na tak zielono, khaki taki. Ja nie wiem, to ja pamiętam państwa Gucwińskich, którzy też potem mieli takie problemy. Też, no. Też, ale był właśnie dyrektor zoo, czy to było zoo warszawskie. I jeszcze pamiętam podróżak, był ten, przepraszam, ale to jest Tomy Halik i Elżbieta Dzikowska. To ktoś może pamięta, ale wiem, że to też ich programy pokazywały takich, bo oni tam bardzo dużo podróżowali. Oni, od nich też się dowiadywałam na przykład o kulturze jakichś tam innych plemion, czy coś, to mnie też tak zawsze zafascynowało, że ktoś inaczej tam, wiesz, że na świecie różnie ludzie żyją. A tu właśnie chodziło o to, że po prostu, nawet jak też były tu takie filmy, czy coś o miłości, to mimo, że tam te filmy przedstawiały nieraz taką i tragiczną miłość, no wiadomo, że to różnie się kończyło, to tak naprawdę ta miłość była piękna i to były wszystkie takie piękne, a nie z brudami. Zwierzyniec. A, pamiętasz? Nie pamiętam, Andrzej chyba? Jeśli pamiętacie, nie pamiętam nazwiska. I on był właśnie dyrektorem zoo i bardzo tak fajnie pamiętam te wszystkie jakieś takie... Ale to już było tak jak dla ciebie, tak, bardziej to już, dla ciebie. Tak, no. to już był to jak się nazywał właśnie... te, co pani... Dyrektor zoo też, pamiętasz? Jak się nazywała, Krystyna Czubówna prowadziła, ale nie mogę sobie przypomnieć na końcu języka. Sumiński. Andrzej Sumiński? Może. Ale to już nie mam. Jeszcze co było piękne, słuchajcie, co też parę rzeczy w jednym, nie? Co było, to też brat pamiętał, pamiętam mój miał, może tutaj do chłopaków bardziej, do mężczyzn się zgłoszę, teraz wtedy chłopców, nie? Samoloty do sklejania, modele, to było w kiosku ruchu się kupowało, to było tak, trzeba było skupienie mieć i precyzję, żeby te elementy, bo to był klej, jedna tubka, więcej nie można było tam luźno tego kleju dokupić, tylko trzeba było się tak rządzić, ale właśnie ta precyzja składania tych modeli, to też tak było dla mnie takie... Proszę sobie zapisać, Michał Sumiński. No. Ten ludzie sobie po prostu radzili. Na przykład mi się też to podobało kiedyś. Pierwsze moje tego, miałam takie no w sumie to już takie podobne do tego koloru włosów mam, bo to, ale też takie dosyć ciemne włosy mam i pamiętam, weszła taka moda, no wiesz, to nikt by dziecka nie pofarbował. I pamiętam, miałam taką Kasię, koleżankę bardzo kreatywną, która mi pofarbowała takie dwa przednie pasemka, czekałam u niej, pamiętam, bo nas z lekcji zwolnili, to było takie średnio legalne i bez pozwolenia. Potem tak podpinałam, żeby mama nie widziała. Ona mi zrobiła
pasemka wodą utlenioną. Był okres taki, tak, że dziewczyny robiły sobie po prostu blondyny z wody utlenionej. Nie radziłyśmy sobie, o tak. Tak, tak. No i to też było przekazywane, tak. Pamiętasz, nasza ciocia jeszcze miała, teraz to my się śmiejemy, że to wiadomo, na YouTube można wpisać i wszystko pokaże, a pamiętasz, ciocia miała taki, jak wybawić na przykład plamę z czegoś. Ja mam tam ten zeszyt. Jak coś, tak, tam, dałam coś tam, mi taki, wiecie, tak. Zrób to sam, czy taki poradz. To wygląda A, B, C, D, E, tak. Taki duży, jakby to było do telefoniczne, tak. A ona po prostu jak było P, to tam plama z czegoś tam, tak, nie? Czy tak, coś... tak, więc takie też fajne były rzeczy, że... Przypomniał mi jeden tutaj czatowicz, bardzo fajnie przypomniał mi coś takiego jak drewniaki. Był okres, że wszyscy nosili drewniaki, a to jest bardzo zdrowe obuwie, przecież lekarze w szpitalach od zawsze mieli drewniaki, UF-iści. Ja pamiętam, że też miałam takie drewniaki i to był bardzo fajny, bardzo wygodny but i to nie było na takiej zasadzie, tylko po prostu wszyscy te drewniaki nosili, wiesz? Czy mężczyźni, czy kobiety, nie? Tak, tak. A dostać z takiego drewniaka to też można było strzelić. Co jeszcze? Gumki chińskie. Szkoda, że nie smakowały tak, jak pachniały. Tak, 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 to prawda. Arbuzowe też. I one w ogóle były... mnie to fascynowało. No później to już wiadomo, człowiek był starszy, ale że one były pod światło, jak się brało, że było tak... Co? Te gumki. No. Wiesz, że nie takie gumki, takie, jak to się mówi, takie gęste, tylko one na przykład pod światło było po prostu przebiegały. Tak. Mnie to fascynowało, jakie to jest konsystencja, że to cały czas ten ołówek ściera. O żołnierzykach też wczoraj mówiliśmy. Tak, pieprz, tak. I wanilia. Dziękuję bardzo. Piotr Piotrkowski, nie mogłam sobie przypomnieć tego. Pieprz i wanilia to się nazywało. Tak, to też mnie bardzo właśnie fascynowało. Tutaj też sonda, to ty mówiłaś o tym, ale to też jeszcze tutaj... Czubówna, życie lasu deszczowego. To też lubiłam. No. Teraz jestem na tym etapie, że jak oglądam film z panią Czubówną, jak jest lektorem, to mnie usypia i że tak powiem, nie, 5 minut i... Sonda jest Lenuś, nasz mu napisze. Sonda się jest legendą. Tak, pamiętam tą sondę. Ile można było się dowiedzieć rzeczy. Słuchajcie, tak naprawdę i te prawa fizyki i te wszystko, to było tak super ciekawie pokazane. U nas w Koszalinie, Politechnika Koszalińska na czas pandemii to było zatrzymane, ale wiem, że organizuje właśnie fantastyczne, można się dowiedzieć na necie, warsztaty, to jest takie właśnie dla dzieci, nie? Że tam różne są takie, ty byłaś, pamiętasz, z Wiktorką, z Mają, z Adama dziećmi, tak. Na tymi takimi, że były te doświadczenia, to było też tak, super, tak, że dzieciaki mogły się tak... Tak, taki dzień otwarty plus do tego właśnie atrakcje. Tutaj nasz Jurko Bochun, pozdrawiamy serdecznie, mówi, że Marcin Kostrzyński bardzo ciekawie opowiadał przy rodzie. Ma swój program na YouTubie i książki wydaje. No i super. Też, właśnie, żeby to też nie było wiadomo, kiedyś było pięknie, ale dzisiaj też może być pięknie, więc też fajne opcje nawet z dziećmi obejrzeć, czy samemu. Bo mówię, świat zwierząt jest tak interesujący, jest tyle gatunków zwierząt i tak się fajnie na to patrzy, że też kiedyś można mi się, sobie... A propos zwierząt, bardzo szanuję panią doktor Annę Martynowską, która przepięknie kiedyś właśnie dała taki wywiad, czy to był jakiś tam z nią reportaż, że chodziło o to, że ktoś tam się jej spytał, ale po co on ma się uczyć o pantofelku, po co jej mu się przyda pantofelek, nie? A ona powiedziała właśnie po to, żebyś wiedział później, że taki pantofelek tobie nie zagraża. To chodziło o wirusa, nie? Ale chodziło o to, że my tak jakby idziemy zupełnie na, już tak jakby na, no dzieci mają to w szkole, ale poza szkołą tak jakby sobie tego nie znajdą, to nie muszą tego tak jakby zgłębiać, co im może w życiu zaszkodzić, a co, z czym sobie po prostu ich organizm świetnie czego da radę. Czego się bać, a czego tak. Trzeba się tak bać. Klej z mąki i wody. To nasza mama... Ostatnio tak, robiła. Tak, to nasza mama Stasiowi jest niemożliwa. Ale wiecie, to zafascynowane. Tak, mamo, babcia potrafi klej, babcia potrafi wszystko, ona zawsze robiła ten klej z wody mąki, zawsze były jakieś wycinanki, a niech były wycinanki, to pytam się, mamuś, mogę pociąć tą starą gazetę? Tak, zawsze jakieś zabawy tak, były, nie? Tak, a pamiętam jeszcze tak było. Bardzo dużo z tymi dziećmi robiłam manualnie. Ja pamiętam też takie tradycje, już może wyjdziemy, chociaż to nie powinnam takie, bo że inne o tradycjach będziemy mówić, ale na przykład wosk, jak się lało przez zawsze wadrzeki, klucz, przez klucz, tak. Ale z tym woskiem jeszcze powiem, była taka właśnie bardzo, to z przedszkola to przyniosłam, to potem długo mi się to podobało, że się po prostu na świeczką, na kartce białej coś tam malowało, i potem zamalowywało się tą kartkę farbą i wychodził tak, jakby wychodził ten twój rysunek. To też mi się bardzo podobało, nie? Też prawda. Coś jeszcze miałam mówić, ale chyba tutaj... A, no i to też na pewno mogę zauważyć, że kiedyś nie było tyle reklam. Jak się oglądało... No zacznijmy od tego, że kiedyś były tylko dwa kanały w telewizji, nie...
200, 300, 500, nie wiem ile jest teraz, nie posiadam, tak powiem, w pakiecie, ale kiedyś nie było tych reklam i na pewno, no już na pewno nie, jakich nie było, ale na pewno nie były takie ogłupiające, jak to jest teraz, więc to też nie było. Ja pamiętam, reklamę tam, ktoś tam pisał, że tam to chodziło o reklamy tam Always czy coś tam, ale ja pamiętam, jak było, jak to było, Ojciec Prać, jak weszła Polena 2000, to zaczęły się takie, potem jej wielkie tego, nie? Play OK, tak, to też no, pamiętam, te pierwsze takie, nie? Podam, to było, ale też Roberta Sawickiego tutaj pozdrawiamy, naszego aktywnego czatowicza, który też tak napisał, może i smutnie, ale może to da do refleksji i coś się zmieni, bo czasami smutne rzeczy dają takiego kopa, że nie chce się człowiek tak czuć smutno, ale on napisał i smutno, i pięknie, prawdziwe, że kiedyś nic nie było i wszystko było, a teraz wszystko jest i nie ma nic. I żebyśmy właśnie mimo tego, że wszystko jest, nie doprowadzili do tego, że nie ma nic, nie? Bo to jak już nie będzie nic, to już nie będzie nic. Nie będzie niczego. Tak. No to myślę, że tak to już możemy sobie... A, ja jeszcze z innej beczki, póki jeszcze nie temat tego. Pewnie. Bardzo mnie boli, to nie chodzi o to, żebym tam wymieniała do tablicy, wywoływała osoby, które to robią. Tak samo jak za każdym razem błagamy o flagę, żeby była... Biało-czerwona. Bez żadnych napisów, żeby była ładna, wyprasowana, bo to jest bardzo ważne. Niepodarta. Nic na fladze ma nie być. Ma być kolor biały i czerwony. Wszystko inne to jest naprawdę profanacja. Tak, i w tych wymiarach. I tutaj chcę, właśnie dlatego chciałam, żeby Hania wprowadziła, bo tu bardzo często mnie boli, jak nasi, bo to wy jesteście nasi. Piszecie wyraz Polak, Polka, bo polskie to jest normalne, nie? Ale ale Polak, Polka, my Polacy, jak ja widzę to z małej litery i to się powtarza u jednej czy tam tu jest sobie kilkukrotnie, to Boga, nie róbcie takiej rzeczy, bo się sami po prostu nie szanujecie. No, Polak, Polka, Polska, zawsze tylko i wyłącznie z dużej litery. Polak, mało, ale pisany wielką literą. Tak, nie? To bardzo chciałam, to też musiałam powiedzieć. Tak, no to ja standardowo jeszcze, może zanim się telefony rozdzwonią, to bym chciała trochę prywaty. Standardowo oczywiście chcemy podziękować naszej brygadzie technicznej. Tak. Także General Director przede wszystkim, bo to on to, że tak powiem, trzyma nad tym pieczę. Asystent. Zenusiowi i Sebusiowi, czyli mamy tutaj, że tak powiem, asystenta jeszcze, General Director, nie wiem, jak to się tam pod General Director Junior. No i oczywiście chłopakom, czyli Jurko i Marcin, bo też widzę, że są na czacie. Dzięki, że tam ogarniacie i zaprowadzacie porządek. No i dziękujemy też za podrzucanie pomysłów, bo też chłopaki co chwila coś rzucają. Zatrzymał się obraz tylko u mnie? No, zatrzymał się. Tak, nie wiem, czy słychać. Dobra, ja jeszcze to korzystając, jak tutaj zobaczymy, czy obraz, może coś z internetem, czy wszystko w porządku, a jeśli możecie dać znać, czy słychać, to byśmy byli... Może coś tam. Mydło w kostce, Jacek i Agatka. Tak. Jest? Poczekaj, Haneczka. Dobra. Chcemy. Zatrzymał się, ale słychać. Dobra. A już jest dobrze? Słychać. Dobra. Najważniejsze, że słychać, to zaraz może... Ja chcę jeszcze powiedzieć o myśle w kostce, to chcę powiedzieć o szamponie, bo tu ktoś pisze, że ostał się szampon familijny, nie? To szampon familijny dla mnie będzie wyznacznikiem. My będziemy gadać, a chłopaki może coś tam poogarniają. Szampon familijny był dla mnie zawsze takim, bo teraz to, może ty pamiętasz, były małe szampony, ale ja pamiętam opcję taką familijną, rodzinną. Jak on był taki litrowy. Biały i niebieska nakrętka. Niebieski cały, on był kolor naprawdę takiej bojki na nieba, tego, taki naprawdę niebieski. I mama zawsze nam chowała po to, żeby na śmingus dingus mieć butelki, bo ta była butelka, ona była takiego fajnego, miękkiego plastiku, że ona można było ją tak... Tam już chodzi już te takie nowsze wersje. Nie. Ja mówię o takim niebieskim naprawdę jak niebo. Pamiętam. Co, przeprosimy szampon. I wrócimy, czy... Szampon Bambino. Dobra, to ja jeszcze... Tak, bo piszą, że tutaj... Już jest, zniknęło coś. Kochani, poczekajmy. O, mamy telefon. Dobra, to ja pozdrowię. Siostry TV, witamy serdecznie. Poczekaj sekundkę. Widzisz. Poczekaj proszę sekundkę. A tu jest włączony na głośnik. Wiesz, o co chodzi?
Kamera po kablu. Sekundkę, dobrze? Ja zawiesiłam na chwilę, żeby nie... Halo? Włączone nie jest w ogóle? Halo? Witam! Przepraszamy, coś dzisiaj technicznie. Siostry TV, witamy serdecznie. Witam, Marcin z Płońska. Witamy serdecznie, cześć. Marcin Płoń. Ja wczoraj pisałem na temat, czy zdjęcie doszło, pamiętacie może? Tak, tylko że wiesz co, mamy coś takiego, tak, ja wyślę na mail, no mam z wami zdjęcie, my byliśmy z bratem na wiecu kamradzkim po Dymowskim na zamek. Byliśmy, mam zdjęcia z wami obywoma i tak dalej. No to bardzo prosimy. Na maila. Bardzo, bo no my nie mamy zdjęcia, ale bardzo serdecznie się cieszymy, bo my nie mamy żadnych zdjęć. Tak. Teraz jak ktoś ma z nami zdjęcia. No, ja mam. A może kamratka Hania pamięta, jak robiliśmy takie zdjęcie i mówię, a kto teraz naciśnie palcem? A, wiem, to ja się śmiałam, że ja dłuższą rękę mam. Dobra, to już kojarzę. Tak. Ja mam dłuższe. Wyślę to zdjęcia pamięta. Na maila. Tak, bardzo poprosimy. Poprosimy na maila, bo mamy wyłączone MMS-y. A o tym, co rozmawiacie teraz, no to... Naprawdę, kiedyś było inaczej. Ja mam 40 lat i było inaczej. Pamiętacie babkę piaskową? Tak, pamiętamy. Ja robię do tej pory. Takie ciasto piaskowe w prodziżu pieczone. W prodziżu, właśnie. Chciałam powiedzieć, tu też powiedziałam. No, pamiętam. Taka babeczka mała, jak wychodziła, to babeczkę się najbardziej chciał zjeść. Mój ojciec piekł takie babki właśnie. No teraz nie piecze akurat. Na ulicacie. Ale mówię, to były czasy, czekał, święta inaczej wyglądały. Tak. Czekał na mięso, czekał na jakieś mandarynki, a teraz dzieci się mandarynkami w szkole rzucają. Wiesz co ci powiem, ja mam zdjęcie z ananasem, jak moja mama przywiozła, nasza mama z 85 z Włoch, z Włoch, z wycieczki, z pielgrzymki, to tata nam kazał usiąść, my z tym ananasem mieliśmy zdjęcie i do tej pory to zdjęcie jest. I to jest prawda, bo potrafiliśmy cieszyć z drobiazgu, wiesz? Oczywiście. Dla nas każdy drobiazg to było coś ważnego. W tygodniu była zupa, a sobota, niedziela było mięso, albo tylko niedziela. A jeszcze u nas była zupa z kością, jak tata był, bo był dobry zawsze dla nas tata, to ta pytał, że zupa była z kością ze schabu i tata nam takie skrobał jeszcze do tego, że wiesz, że jeszcze się z nami tak jakby dla dzieci podzielił. A kto szybszy, tym bardziej, tak jak ojciec czy tam ktoś, no to zawsze obgryzał tego gnatka i no już nie zostało, nie? No tak. No to była taka wkładka tak zwana, no. Nie, było inaczej. Ale wiesz co? Teraz dzieci tego nie doceniają. Ale tutaj fajnie wczoraj kamrat też napisał, mi też się to podobało, to Czatowicz, że przesyt powoduje, że nie docenia się tego, co się ma. Może tego oczywiście, po prostu jest za dużo. Oczywiście, że tak. Moja córka ma 11 lat. Ona ma tak, ja kiedyś nie miałem telewizora, bo telewizor był u rodziców w pokoju. Prawda? No. To jak rodzice wychodzili do znajomych, tak my mogliśmy, to całą noc patrzyliśmy na telewizję. No. Jeszcze później to nastały takie czasy, że było coś takiego jak telewizja kablowa. Tak. Początki, to było gdzieś 91 rok czy drugi, już nie pamiętam dokładnie, bo może później. No. O Boże, to tych kanałów, czy człowiek rozumiał, czy nie rozumiał, to oglądało się wszystko. No. A człowiek usnął, ten telewizor grał. Tak matka z ojcem wrócili nad ranem. Od znajomych, to Jezus, no jak szkoda, że wrócili. No, a my jeszcze by człowiek popatrzył, a był jeszcze taki program, nie wiem czy pamiętacie, bo na pewno pamiętacie. No. Program. Kulfon i Monika, Kulfon, coś ciebie wyrośnie, martwię się już od tygodnia. Zębów nie myjesz, kolegów wciąż bijesz, dziury masz w najnowszym spodniach. No właśnie, tak, oczywiście. Kiedyś tych programów, kanałów telewizyjnych było... Dwa bodajże, potem trochę więcej. Ale takie treściwe były. Tak, nie, tak. To takie było... I jak, to... Jak ja mojej córce mówię, obejrzyj program, znaczy program, bajkę, było sobie życie. O, świetna sprawa. Tak. Tata, to głupie jest. Tak, to było piękne. Nawet sama czołówka była przepiękna, bo ona pokazywała oczywiście. Takie potem w kulminacyjnej końcu czołówki, pokazywała tą jedność kobiety i mężczyzny i ten tak, jak się to dziecko rodzi. Ona przepięknie obrazywała nowe życie, bez żadnej patologii, anomalii, nie? No. I takie pokazane wszystko, te krwinki, te inne rzeczy, takie tam wirusy, nie wirusy, to wszystko tak było na zasadzie ma rację, wirusy. Humorystyczne, takie trochę zabawy. Tak, ale wiesz co, no też świetnie o tych wirusach, bo ostatnio ściągnęłam od
odcinek o wirusach na YouTubie, można to wziąć, to oglądałam sobie. To było tak super pokazane, żeby teraz nawet starym ludziom puścić odcinek o wirusach, bo tam było bardzo pokazane, że wirusy są, ale że organizm sobie świetnie z nimi radzi. Mm-hmm. Że wirusy, że on powodują tam podwyższenie temperatury, że tego, że to wszystko, tak samo gorączka. Wszyscy lecą obsrani za przeproszeniem, bo ktoś ma gorączkę, a gorączka jest dobrym reakcją organizmu na obronę. Także to zawsze mam im powtarzać. No, prawda. Że jak człowiek ma gorączkę, to organizm się broni przed chorobą. Musi być gorączka. No, prawda. Kiedyś było jakoś inaczej, teraz to jest, dzieci tam, ma telewizor, ale jego musimy walczyć. Ma tableta, ma telefon. Ale wiesz co, powiem ci teraz tak, bo są rodziny... Nudzi się, tata, nudzę się. A moja mama mówi, to się rozbierz i popilnuj ubrania. Ja też takiej mówię. No. Ale powiem ci wiesz co jeszcze, że to też jest dobrze poruszyłeś, że tam laptopy czy coś. A ja uważam, że, bo teraz też są też dzieci i bogatsze i biedniejsze, tylko że tak te podsumowanie tego wszystkiego mi dało coś takiego, że my kiedyś byliśmy wszyscy równi, wiesz? Że były takie dzieci troszeczkę biedniejsze. Tylko oczywiście. Ten czat wczoraj dał takie też podsumowanie z tego, że my mamy tak naprawdę jedne wspólne wspomnienia i że nie było tak dużo kontrastów. Mam kolegów takich, co zawsze jak się spotkamy, czy dzwoni któryś do mnie, to mówi, ty, tego nam nikt nie zabierze, wspomnień. Nigdy. Co my nie robiliśmy? O 3 w nocy potrafiliśmy sobie frytki smażyć. No, to my teraz potrafimy. To u nas się nic nie zmieniło teraz. Ale... Nie, no tak. To opowiadamy, tak. jak Trabanta miał tam parę lat, 20 lat temu. I to pas... Ludzie, i mówi, to pasów nie było. I... Ale pasów nie było, nie? Nikt jakoś tak fotelików. Znaczy, no może ale tu były, było bardzo ale... dużo osób. Nie, no nie. Ale bardzo dużo osób się wczoraj też rozpisało na czacie. Na przykład to też ja pamiętam, jak się bo z Koszajna do Mielan tak jeździliśmy, to Maluch się robił 7-8-osobowy. Nie było ograniczeń miejsc. Jednemu na kolana, temu na kolana, ten z boku, tego i się jechało, nie? Mhm. Także to wszystko było. Ale to mówię, żeby po prostu było też coś takiego, że to mówię, kontrastów tak aż bardzo dużych nie było. Chodzi o to, że... Kolega, sorry, że przerwę. Nie, kolega opowiadał, jak jechali Trabantem i zawleczka z kierownicy wypadła. I przekazał pasażerowi kierownicę. Pach! I znaleźli się w rowie. No. Ale były. Rynki były. No. Ale to mówię, tych kontrastów tego, bo teraz mówię, jest coś takiego, że na przykład, no wiadomo, że też były dzieci bogatsze i biedniejsze, tylko nie było aż tak bardzo, a dzisiaj na przykład jedna ma super iPhone'a i super ciuchy, a drugiej matki nie stać na bilet miesięczny. To mnie tak boli. Nie, kiedyś było inaczej, dzieci się jakoś tak umiały ze sobą bawić i w ogóle po drzewach się skakało, po garażach. Jaka frajda była, jak nas sąsiad gonił z bloku, jakby z garażu na śmietnik skakaliśmy. Słuchaj, powiedzenie na robie we Stachów majtki dobierało zupełnie innego oddźwięku. Ognisko rozpaliliśmy między samochodami na parkingu i chcieliśmy zrobić kominek, przykryliśmy to kartonami po bananach. Jak to się zajęło, jak spierdzielaliśmy to. A jak się... sąsiad, kurwa, rozpalili ognisko między samochodami. Wczoraj też dziewczyna pisała, że przez papierosy i rysy snopek tam gdzieś nam się spaliła. A jak to już też jest brzydkie, nie powinna powiedzieć, bo to dzieci oglądały taki przykład, ale jak to chłopaki u nas podpalali na przykład na wycieraczce, dzwonili, uciekali, nie? Też takie głupie żarty się robiło, nie? Było kiedyś pomysłów tyle, a teraz dzieci się nudzą, mają wszystko. Ale dzieci też przestały wychodzić na dwór. Te dzieci mają za dużo tak jakby rozciągniętych, bo ja pamiętam, my chodziliśmy do szkoły, to my chodziliśmy, był plan A i plan B, na zasadzie. Jak była 7:30 u nas się chodziło, czy 7:45, to się kończyło 12:01, było mniej godzin w tej szkole. A jak się szło na 11:00, to się do tej 15:00 się działo. Albo po południe się szło, albo rano. Można było jeszcze lekcje odrobić rano tam przed lekcją koleżanki, ale to było trochę mniejsze tego, a tak jak moja córka na przykład chodzi, to jest okres jesienno-zimowy, chodziła, bo już teraz są starsze, to jak ona na przykład wychodziła przed godziną tam po 7:00 i wracała o 15:00, zanim tam jakieś umyła ręce, odpoczęła, załatwiła się, coś zjadła i ona się zabierała do tych lekcji, gdzie 8 godzin naprawdę pracowała w tej szkole, to jest praca dla dziecka i ona siadała o 18:00 do lekcji i siedziała do 20:00 czy tam 21:00, to mi tego dziecka po prostu było szkoda, to jest za dużo. Ja uważam, że to jest po prostu za dużo takiego, nie chodzi o materiał, bo w gruncie rzeczy to jest paradoks, że jest dużo rozciągniętego nauki, a materiału jest dużo, ale jest mało, ale materiału jest mniej. Mało dzieci się uczą, tylko że... Albo te lekcje online, kochany. Moja córka nie chciała odpowiadać, żeby się pani nie przyczepiła, żeby nie odpowiadać, to jak można zrobić, żeby nie odpowiadać? No.
Wyłączyć, że się nie ma jakiś telefon, tak? Zasięgu nie ma. Wyłączyła laptopa i koniec. No. Znamy takie przypadki. No co? Pani, że prądu nie było. Moja córka tak wyłączyła i powtarzała rok, ale z czegoś też jesteśmy bardzo załamani, bo ona po prostu się nie przestawiła, nie umiała. Co jest najśmieszniejsze, poprawił jej się wzrok. Okulistka jest zachwycona, zadowolona, a dziecko po prostu nie potrafiło. Moja córka też poprawiała, znaczy powtarzała jedną klasę, bo ona chciała się bawić. W pierwszej klasie to w ogóle się nie dopuszczało do głowy, że trzeba się uczyć, czytać, pisać, w ogóle nie. Ona chciała się bawić. Ona by się jeszcze chciała do przedszkola cofnąć. Ale wiesz co, ja mam jedną córkę, ja mam rok po roku dzieci, ale tak naprawdę jedną córkę mam z lutego początku, a drugą mam z końca listopada, czyli tak naprawdę to jest 2 lata, a nie rok różnicy. Moja ta młodsza córka, jak poszła do szkoły, była z końca listopada, to nawet widziałam, jak ona siedziała w ławeczce z tych dzieciach, jak przyszliśmy tam na przykład do jakieś tam zebranie czy coś, to nawet ja widziałam, że ona ma takie jeszcze dziecinne gesty, jak na przykład przecieranie oczu czy coś. To rok różnicy między tych dzieci, to też nie ma co tak, to jest tylko, to nie ma co tam jakoś się z tego powodu martwić. Nie, każdy z tego wyrośnie, weźmie się za siebie, będzie robić tam, co tam, U nas po prostu świetnie chodziła do szkoły, świetnie się tego, bo też trochę opuszczała, potem żeśmy ją trochę z mężem przypilnowali i pani powiedziała, sama się pani wkopała, bo powiedziała, Maja tylko musi chodzić do szkoły. Potem zrobili pandemię, pozamykali te szkoły i dziecko się po prostu, ono się nie budziło, ona zasypiała na pierwszej lekcji, my ją stawialiśmy, ona po prostu, głowa i leciała, jej głowa się nie przestawiła, że, a to tak musisz wyjść, podbić do tego autobusu, czy tam musi się, ile razy... Radko, Aniu, tak na temat pandemii, ja dzisiaj zobaczyłem to, jak to Wojtek zawsze powtarza, i tu właśnie kończy się życie. Chodzę do Biedronki, młoda, widać nawet elegancka kobieta z dzieckiem, ale ryżowa maseczka na twarzy. Ale dla niektórych, niektórzy to lubią, dla niektórych to jest moda po prostu, tak jak telefon komórkowy. Tak. Dobrze, to ja im super glu kupię, poczytajam im do mordy te maski, niech noszą. U nas jest taka bezzębna cyganka z wąsem w koszalinie, co tam wszystkich nabiera i Hania mówi, że widziała ją piękną, w pięknej masce i przynajmniej wąsów jej nie widać. I tego, tak, cekiny. Ja kiedyś chciałem cygance powróżyć, bo ona mi, chodź młody, powróżę ci, a ja tak rękę wysunąłem, tak jakbym chciał odbić piłkę i... Ja mogę powróżyć cygance z liścia. Mój mąż chciał też, bo działał do niej, jak powiedział, piękna, bezzębna cyganko, daj 5 zł, ja ci powróżę. Do mnie kiedyś przyszła cyganka. Do mnie kiedyś przyszła cyganka. Kasjerki powiedziały, że to już powoli się pokazują tacy ludzie, co tak. Oni taką wprowadzają. Oni czekali na to, mi się wydaje, że to tak jest dużo jesień, takich, nadchodzi tak, jesień, nadchodzi jesień. Że będzie lepszy, on już jest przygotowany, już ma. No. Kaganiec. Ja nie chodziłem, nie chodzę i chodził nie będę. To tak jak my, brawo. Ja się bardzo dobrze czuję. Brawo. Bardzo dobrze się czuję, absolutnie. A poszli woła mnie, się kurde sami duszą. A pewnie, bardzo chcą dobrze. Się kisić, niech się bardzo kiszą. Dobrze, bardzo dobrze. Ja to Krzysztof Bram opisywał na YouTubie. No. Nad jego zdjęciem było, nie dajcie się zastraszyć i w ogóle, bo to jest cały czas bezprawne. Ale słuchaj, ale tak, to prawda, ale ja widziałam też ostatnio chyba na czymś jakichś takich właśnie tych takich przeciwnych, ale poważnych tych portalach, nie wiem czy to one, czy to było, jak było napisane, ja myślałam, że to jest żart, że było napisane, że ludzie, nie, że będzie dużo więcej zachorowań, tak jak artykuł, są po prostu bezczelni, bo przez maski ludzie obniżyli sobie odporność, rozumiesz? Oczywiście. Ludzie cały czas walczą, żeby masek nie nosić, a oni stwierdzają, odkryli Amerykę, że teraz niestety będzie gorzej, bo ludzie sobie obniżyli odporność przez to, że nosili. Po prostu wziąć tylko i strzelić, nie powiem w co. Tak, oczywiście, taka jest prawda. No to jak ostatnio w telewizji, jakaś menda, profesorek powiedział, że szczepionki są z opóźnionym działaniem, a ja mówię, mnie do kobiety mówi, zobacz, prawdę powiedział, no są z opóźnionym działaniem, od razu cię nie pierdolnie, właśnie odpali. Za jakiś czas umrzesz. Mi się nic nie dzieje. Jak ja słyszę po tygodniu, nie, ale spoko, widzisz, gadałaś bzdury, mi się nic nie dzieje. Po tygodniu, ja nigdy tego nie chcę mówić, ale zawsze sobie myślę, zobaczymy. Chociaż nie życzę, wolę się mylić, ale, bo nie, wiesz, bo on kozaczy. Ja mówię, dobrze, zobaczymy, nie? Ale ludzie i tak będą to wypierać. Ludzie powiedzą, że oni na coś innego. To się przyczyni do osłabiania organizmu. Serce, które tam ledwo, tam czy tam miało tam jakieś zawirowania, ale człowiek żył, dawał radę, po tym wszystkim serce siada. Nie powie ci rodzina, nie powie ci lekarz, że to przez to. Nie, to po prostu przez serce. Nie, to ten... No nieznany preparat po prostu przyczynił się do tego, że jakiś tam osłabiony organ przestał już w ogóle funkcjonować. Mój znajomy też nie chorował. Albo że to COVID. Tak, po przyjęciu dawki jednej, kurde, patrzcie. No.
na nerki. Szkoda gadać. Szkoda gadać po prostu. No, nie, to. Ale ludziom muszą tłumaczyć. Ja ostatnio nawet zrobiłem taką scenę. Stoję w Biedronce i tak, ale mówię do takiej kierowniczki, mówię, pani Haniu, ale będzie normalnie śmierdziało w Biedronce? No. A ona, kiedy? Ja mówię, we wrześniu. A dlaczego? Bo wszyscy będą dupy ściskać, maski będą zakładać. No. Żeby się nie zesrać w majtki, będzie taki smród. Mówię, bo i będzie... Ale słuchaj. Odsuń się, nie pluj na mnie. Ale słuchaj, nasz brat mówi, że lepiej cię teraz w tych czasach spierdzieć, jak kichnąć. Dobrze, ale wiecie, jak się ludzie patrzyli. Jedni się śmieli, drudzy to udawali, że nie słyszą. Ja specjalnie się darłem na cały sklep, tak głośno mówiłem. Nie udawali, tylko spięte dupy mieli. Tak, oczywiście. No, to jest co, szkoda gadać, naprawdę, szkoda gadać. Oj, tak. Ja na przykład tak Wojtka Purgano oglądam, nawet mam naściągane, bo no. Trochę tego towaru już jest, to no. Moja kobieta to twierdzi, że jestem nienormalny, no. Ale wiesz co, ale to jest, on bardzo ważną sprawę poruszył, Rafał, tak? Dobrze mówię? Marcin, przepraszam. To, bo to tutaj dużo my poznaliśmy przez ten okres, nawet już tam w tym kamradztwie ludzi i z dużoma osobami rozmawiamy. To nie zawsze są aż też takie przyjemne rozmowy, bo to... I powiem ci, że ta pandemia bardzo dużo się wkradła nawet w małżeństwa, bo ona podzieliła, nawet takiej komórce, jakim jest tak małżeństwo. Ale ja jestem wolnym człowiekiem, nie mam ślubu. No tak, ale chodzi o to, dobrze, nawet jak nie będzie związku, nie musi być małżeństwo, chodzi o związek kobiety i mężczyzny, to bardzo dużo ona poróżniła, to oprócz tego, że w rodzinach no, poróżnili, ale ja była... Ja się nie zaszczepiła, ani córki, ani siebie, ale no... Moja córcia przyszła... Wojtek zacznie tam rzucać, zemścić, to weź kurwa przycisz to, no. Cicho daj posłuchać. No, bo wiesz co, bo przeknie parę razy, bo już inaczej się nie da. Ta. Bo po prostu już inaczej się nie da. Bo jakby poprosił... Ja w sklepie stoję, zemszczę, a ludzie się patrzą. Ja mam to gdzieś, gdzie się patrzą. No, no niech się patrzą. Ja jestem rozpoznawalny. No i bardzo dobrze. No właśnie. I świrów się boją. I świry masek nie muszą się nosić. A boją się. A teraz bardzo dobrze. Taką sytuację. Byłem w zeszłym roku... Przed Bożym Narodzeniem czy przed Wielkanocą, już nie pamiętam dokładnie. Założyłem takie okulary przyciemniane z niebieskimi oprawkami i idę. Trząsam koszykiem, rzucam się jakbym mnie, nie wiem, jakbym młotem pneumatycznym robił i tak ryczę. A matka mnie klepnęła w plecy, przestań synuś, mówiłam ci, żebyś się nie szczepił. Ludzie odchodzili, jak zobaczyli, że jestem w alejce, to ale odchodzili. Ale numerant. Ryczałem. Słuchaj, bierzemy to od ciebie, pisz, na wariata, trzęs się w sklepie, nie śmieję się, ale to tego jeszcze nie słyszałam, dużo rzeczy słyszałam, ale nie słyszałam, nie? Ja jestem człowiek bez kichy. No i dobrze. Ja potrafię zrobić takie zamieszanie, ja w każdej sytuacji potrafię, chcę. Poszukać czegoś, żeby się z czegoś pośmiać. Pewnie. Wiesz co, no teraz nudno nie jest. Jestem pozytywnym wariatem. Przynajmniej nie jest nudno. I bardzo dobrze. Tak, ale to... I mnie się nigdy nic nie nudzi. I też takie walnięcie też pięścią w stół niepozwolenia. Pamiętam właśnie w podstawówce mieliśmy takiego kolegę, już 4 razy to powtarzałam, takiego Sebastiana. I on tego tata, troszeczkę tam tata jego popijał, troszeczkę tego, ale bardzo tego, on ma jeszcze brata, bardzo tego za tym synem był i tam go kochał, nie? I pamiętam, że jak ten Sebastian coś gościnnie robił, czy coś, i to było takie bardziej nadwyrężenie, że ta nauczycielka się tam wyżyła na tym Sebastianie czy coś, to ja pamiętam, jak przyszedł jego ojciec do szkoły. Słuchaj, on raz przyszedł. Jak on opierdolił jedną, drugą, trzecią od tego, że nie życzy sobie, żeby tak tego, to potem ci, że potem do końca podstawówki żadna nauczycielka ojca Sebastiana do szkoły nie wywołała. Ja miałem taką babcię, ojca matkę. No. Ona poszła do Urzędu Miasta, a tu w Płońsku. Wypędzili ją, przypuśćmy, drzwiami, to bodajże by oknem weszło. Ale nie wolno, bo pan burmistrz zje teraz śniadanie. Dobrze, kurwa, ja mu nie zjem. Jak w misiu. A co? Chwileczkę, jem przecież. A słuchaj, a salowej też się nie bali? Wszyscy się salowej bali. Nasza babcia była, nie? Babcia była salową, no. To powiem większe buty poważanie. Większe dobrze, poważanie to niż lekarze. To moja babcia była salową w szpitalu. To nasza też. No i moja babcia była salową w szpitalu, tu w Płońsku, i mówi, ja babciu mówię, pizzę byśmy zamówili. To już było, jak już nie była salową, już była na emeryturze.
No mówię, babciu, byśmy pizzę, byśmy... A przestań, mówi, jak to można jeść? To my ten ser tak się ciągnie jak charchociny na wewnętrznym. Mój teść świętej pamięci mówił, że myszami śmierdzi, że on z całym szacunkiem i w ogóle, ale wszystko te nowe, takie jakieś fast foody, nie fast foody, to zawsze myszami, także jednak starsi ludzie mają jakiś tam swój... No na pewno, przedział na pewno. Smakowy, tak, ale to, co mówisz... Ja nie była tylko szefową położnych, taką, szefową. Nie mam ani jednej babci, ani drugiej, ale no mówię, to były naprawdę super kobiety. Tak. One dużo wiedziały i tak jak Wojtek zawsze powtarza, jak takich ludzi zabraknie, no to teraz młodzież to jest... No, prawda. Ale nie, ale, nie wszystko. Ale to też nie, no dokładnie, nie wrzucamy wszystkich do jednego worka, bo dzięki Bogu, nie, bo są jeszcze... ludzie, tak, młodzi. Tak, faktycznie jest ich mniej. To jest taki odpowiednik nas, jak ktoś powie, że ludzie są tak, to jest na tej samej zasadzie właśnie, czy życiowej, czy ten, to tak jak mówię, jak są ci zaświrowani na punkcie COVID-a i ci, którzy jest wiedzą, że to jest jedna wielka ściema i tak, tych pierwszych jest więcej, nie? Jest. Dokładnie. Więc to też mówię, dzięki Bogu jeszcze wszyscy nie wyginęli, ci normalni, myślący. Ale myślący po staremu, bo to też ta nowa normalność, to z tą normalnością mówię, nie ma. Moja mama też się z humorem, to ona, nie tam, że się. Że no się to już to masz. Właśnie. Darła na mnie, że ja coś źle robię, tylko śmiała się po prostu i klepała mnie po plecach. Czemuś, mogę się nie szczepić. No. A ja jeszcze dalej tym wózkiem zacząłem trząchać i ryczeć, jak nienormalny. Pozdrawiamy mamę. Czyli padaczkę chyba ma, czy coś. Ma na imię? Tak. No, a jak to mama działa, ma na imię, to pozdrowimy działa, serdecznie. Powiedz tylko, jak mama ma na imię, to pozdrowimy serdecznie, bo to takiego no, syna... Krystyna, ale na pewno i tak nie oglądała, ale ja jak ściągnę program, to jest puszczę. No. Pozdrawiamy serdecznie mamy Krystynę, która takiego fajnego syna Marcina wychowała. Także bardzo, bardzo dziękujemy za telefon. Będziemy kończyć, bo to już się widzę do nas. Również dziękuję, wyślę następni. Wam zdjęcia, podpiszę, bardzo kto, chętnie. Co, jak i tak bardzo dalej, dziękujemy. I dziękujemy za takie maila. Właśnie pozytywny, super pozytywny, fajny taki człowiek, właśnie bardzo fajny człowiek. Wszystkiego dobrego. Myślę, że na Grunwaldzie się zobaczymy. Tak. Mam taką nadzieję. No jak Bóg da. Nas dwóch Marcinów było, może pojedziemy też i na Grunwald. Pomyśl, mówię, bo niedługo będziemy wiedzieli, czy będzie. Dobra, pomyślimy. Mówię, no. Po 22 lipca już będzie wiadomo, chłopaki, tak naprawdę. No właśnie, mówiłem, że będzie wiadomo, mówię to tak, że jedziemy, mówię, nie ma co. Pewnie. Jeszcze kogoś się dobierze, a jak nie, to może się z kimś zabierzemy. Pewnie, ktoś będzie przez też Warszawę jechał, może. Przez będzie przejeżdżał, z kim się zabierzemy. Hania zawsze pomaga. Pozdrawiam. No. Wszystkiego dobrego. Dzięki, że mogę z wami porozmawiać. My też bardzo dziękujemy. Trzymaj się, Marcin. Wszystkiego dobrego. No, zdrówka. Cześć, do zobaczenia. Jezu, jak ja lubię takich pozytywnych ludzi, taki naprawdę. Przydupem. Bo tak naprawdę, słuchaj, to tak jak szklanka jest do połowy pełna i pusta. Mhm. To są te same problemy i w tym samym świecie żyjemy. Tylko zależy, czy ty wstaniesz rano i powiesz, o Jezu, jest tragedia, czy po prostu dalej lecisz, nie? I walczysz. Siostry TV, witamy serdecznie. O, ktoś się rozłączył. Może się ktoś wystraszył. Ciekawe, czy mnie, czy ciebie. No. To ja korzystając jeszcze, póki nie dzwonią... Wszystko w matkach. Matka wychowała takiego syna, pozwalała mu na, wiesz, na takie zdrowe określenia, nie? Jak król jest nagi, nie? Tak samo jak w tej całej pandemii. Zaczęło tak jak w tej pańce, że ktoś krzyknął, że król jest nagi, a nie, że wszyscy klaszczą, że coś jest potrzebne, ani to ładu, ani składu, ani jakiejś spójności, ani tym bardziej logiki. Konsekwencji i logiki. Działaniu, nie? To tak. Jadwiga Jagoda, Ebirach. Xor Walk pozdrawialiśmy, ale pozdrowię jeszcze raz. Ewa Sercem Tkane, tak, Rota Kamraci, Beata. Pozdrawiamy Was bardzo, bardzo serdecznie, bo tam mi mignęło. My chciałyśmy jeszcze bardzo serdecznie Mariusza pozdrawić naszego... Od Krosantów. Tak, bardzo fajnego chłopaka, który naprawdę jest super sercem i bardzo fajny, lotny, fajny nasz taki przyjaciel, właśnie że... Właśnie o takich ludzi o takich chodzi, ludzi żeby... i pojechałyśmy i tak nam bardzo pomógł we wszystkim i w ogóle super, super taki fajny optymista. Także jego bardzo serdecznie Mariusz. Pozdrawiam serdecznie. Krosantów, tak, nad ranem. A ja bardzo dziękuję za miłe słowa i komentarze dotyczące moich groszków. Tak, ale powiem Wam, dziękuję, biało-czerwone to w ogóle, ale powiem Wam, co byłam zaskoczona, kilka lat temu nawet gdzieś tam przypadkiem, nie żebym się specjalnie doszukiwała, to ogólnoświatowy wzór, to co jest, to się nazywa Polka Dot. Dot to jest kropka, czyli polska kropka. To pięknie. Mi się podoba, że to jest właśnie, tak jakby ktoś gdzieś tam szukał, to jest Polka Dot. Także mówię fajnie, naprawdę bardzo dziękuję, że się Wam podoba, mi się też podoba. To miałam powiedzieć. Coś zaczęłaś mówić? Albo ja nie, zaczęłam? Nie. Nie. Dobra, to jeszcze tylko, żebym szybko, żebym nie zapomniała, bo gdzieś sobie coś miałam zapisać. Jest telefon, Hania. O! Siostry TV, witamy serdecznie. Witam, to ja Łukasz z Rzeszowa. Cześć Łukasz. Trojner.
A, Łukasz Trojnar, witamy serdecznie. Bo się patrzę z opóźnieniem właśnie ten internet, znaczy YouTube. No. Chciałem pozdrowić was wszystkich. Też cię pozdrawiamy, dziękujemy. I powiedzieć wam jedną ważną rzecz. No. Bo wszystkim się wydaje, że życie płynie jak płynie. No. Ale niektórzy ludzie, którzy na własną odpowiedzialność, którzy wyszli z domu dziecka, no, nie było nam wcale tak bardzo łatwo myśleć i żyć. No. Ale dzięki Wojtkowi, Marcinowi i wami, rodacy, kamraci, naprawdę są moją rodziną. Bardzo się tego się kurwa nie rozpierdoli. No to właśnie o to chodzi, bo właśnie poza ideą, no może ideą nazywać, to też się takie prawdziwe, namacalne stosunki mieli. Bractwo takie trochę. Kurwa nam, wiecie, nie brakuje. Bractwa, przynależności, jedności, solidarności, odwagi. Prawda. Miłości, czy tam też bliskości, nie dobroci. Wiem. Dobroci. Ale po prostu dzięki rodacy, kamraci, wiem, że mogę nadal żyć. No i pięknie. To trzeba się cieszyć. A wzruszenie też jest częścią życia i też jest piękne, żeby człowiek wzruszył się i doceniał to, co go mimo takiej drogi spotkało. Ja naprawdę tak po wyjściu z domu dziecka musiałem sobie grubo radzić. A samobójstw miałem dwa razy. Ale zrezygnowałem. No i dzięki Bogu. I chwała Panu. Bardzo się cieszymy i to jest coś pięknego. Na szczęście mam was, rodacy, kamraci. I wierzę w to, że ludzie, którzy mają wszystko pod oku, nie braknie im niczego, ale niebawem, jak wam dzieci zabiorą do domu dziecka, to wtedy się zastanowicie grubo, ale to już wtedy będzie za późno. No to chyba nie trzeba nic komentować. No. No. Łukasz, trzymaj dużo, się, dużo mocy, ogromne Łukasz. Buziaki, do serca cię przytulamy. I widzimy się na Grunwaldzie. W kupie siła, w kupie tak siła. Tak jest. My się z Łukaszem czołem. Czołem Wielkiej Narodowej się. Polsce. Trzymaj buziaki. Się, Łukasz. Wszystkiego dobrego. Dużo mocy, do usłyszenia. Takie telefony też są piękne, bo a właśnie ja Łukasza chodzi o to. Bardzo lubię prywatnie, Łukasz się biedny, tak, pamiętam, ja zakręcił na Grunwaldzie, myśmy chyba z 20-30 maili wymieniliśmy, ale i pamiętam, że on tak strasznie się bał, że się nie dostanie, że nie coś tam, bo tam coś chodziło. No bo mu zależało, bardzo widzisz. Mu zależało. To właśnie było takie, wiecie, że to nie było, że tak powiem, męczy dupa, tylko tak chciał ale po prostu. To też, Hania, takie, zależy, tak, ale to też, Hania, tak, zależy też od ciebie też w takiej relacji. W takiej relacji ty i Łukasz, to nie chodzi o to, że będę cię tutaj chwaliła, bo jesteś moją siostrą, chociaż też jestem z ciebie bardzo przydałoby dumna. Się czasami pochwalić. Dobrze cię wychowałam. Dziękuję. Tak, ale chodzi o to, że to też tam właśnie jest to, żeby czasami się wgłębić w tą treść, żeby za pierwszym razem nie skreślić człowieka, nie postawić tak, ach, bo tu dupę zawraca, bo dzwoni. Tylko na przykład okazało się, że Łukaszowi tak może mimo tych licznych maili po prostu bardzo, bardzo zależało, bo to było bardzo dla niego ważne, żeby się z tymi krematami, z tym Wojtkiem, z Marcinem spotkać. Także to prawda. Też trzeba szanować i trzeba być takim bardzo otwartym na ludzi i po prostu ludzi słuchać. Prawda. No i też, że tak powiem, poza czubek swojego nosa, nie? Też, tak, też zobaczyć, tak, czasami zrezygnować z własnego komfortu, czy z własnych jakichś tam, wiecie, potrzeb, a postawić innego i to myślę, że to tak później jest akurat fajnie. Przynajmniej my tak mamy, nie? Rodzice nas tak wychowali, tak, że robisz coś dla innych, to jest podwójna, tak jakby i dla niego, i dla ciebie, ale tam, i dla niej, i to, dla ciebie. Tak naprawdę jak my pomagamy, jak ja pomagam, to ja nie pomagam, znaczy pomagam ludziom, ale tak naprawdę pomagam też sobie, nie? Pomagam sobie i to też takie udowadniam tym, że po prostu, że dobro jest po to, żeby, wiesz. No i wraca do ciebie też, tak, nie? No. Bo to też możemy powiedzieć, bo że ludzie to też, to ktoś mówi, a, bo zaznał biedy, no to teraz też pomaga. No to też jest prawda, ale czasami są po prostu ludzie szczęśliwi. Jestem człowiekiem bardzo szczęśliwym, pięknie mi się życie urodziło, miałam przepiękną rodzinę i dom rodziny miałam przepiękny, teraz też mam przepiękną rodzinę, jestem szczęśliwa. Może też dlatego, że jestem szczęśliwa, bo doceniam takie małe rzeczy. To też jest coś takiego, że jeden widzi, nie widzi, a ma wszystko, a jeden ma mało i docenia. Chodzi o to, żeby po prostu to wszystko doceniać, nie? Prawda. I cieszyć się z małych rzeczy. Się z małych rzeczy, tak, nie? Jak się człowiek cieszy z małych rzeczy. Świętej pamięci Anna Przybylska powiedziała coś takiego, że jeśli małe rzeczy nie cieszą, to tym bardziej duże nie będą cieszyć. Jest, nie? Tak jest, jak sparafrazuję, jak się człowiek nie potrafi z małych cieszyć, to Mariusz nam serca wysyła, Mariusz. Mariusz, tak, wysyłamy serca też. No. Coś ja jeszcze miałam tutaj, ale także
Na wariata, co ja? Aha, że na wariata to, że dobry pomysł. Dobra, bo tutaj sobie zapisuję hasła, później nie wiem. Coś miałam mówić jeszcze o tych, o jeżykach to powiedziałyśmy, ale to już taki tak myślę, że się stricte skupimy już teraz na telefonach. Ale coś tak jakbym miała jeszcze powiedzieć o technicznie to nie. A, dobra, wiem co, bo nie powiedziałam tego wcześniej. Jakbyście mieli jakiekolwiek pytania, nie wiem, sugestie, informacje, coś, co byście chcieli, że tak powiem, przekazać nam poza anteną, albo nie byliście się w stanie dodzwonić, to zapraszamy serdecznie do kontaktu. Mail to kontakt@siostry.tv, że kontakt@siostry.tv. Tam możecie wysyłać wszystkie jakieś swoje propozycje, kontakt@ospa siostry TV. kontakt@siostry.tv. Tak, żeby nie było, że podaję nie tego maila. Zrobimy jak u pana Sendeckiego i będą chodzić tutaj z kartkami. Kontakt siostry małpa. Tak. Także jakbyście potrzebowali po prostu się z nami skontaktować poza programem, to prosimy. Sprzątacza Jurko Bochuna pozdrawiamy. Bardzo. Bo on tu tylko sprząta. Tak, i wykurza. Wykurzacza. Jego syna wykurzacza. I co bym chciała jeszcze? I Patrycję. Tak, pozdrawiamy serdecznie, ale coś miałam mówić, coś mi teraz umknęło. Może coś zaśpiewać? Nie. A, no że maile, że w sensie, że jakieś, czy zdjęcia. Jeśli macie z nami zdjęcia, to byśmy bardzo chętnie prosiły, bo tak jak Ania powiedziała. My nie mamy w ogóle zdjęć, tylko z nami nie, mają. Tak, no. Właśnie o to chodzi, że ja później przeglądam telefon, to wiecie, mam 3-4 zdjęcia na przykład ludzi idących, ale nie nas. Siostry TV, witamy serdecznie. Awa, cześć, dziewczyny. Cześć, czołem. No, pozdrawiamy Jaga i Leon Kamrackiego. Witamy serdecznie. Skąd? Tak, jeszcze raz z Radia Kamrackiego, tak? Tak. Nie, od Winka. Od Winka Kamrackiego. Właśnie, ojeju, od Winka. Dobrze. Fu! Jaga i Leon. Przepiękne, przepyszne. Nie dość, tak. Że pachniało, nie dość, że miało przepiękny kolor, to ten smak, my po prostu... Ale i na drugi dzień się super czuliśmy, tak. Bo to też jest ważne. Ale to nie mnie chwalcie, to nie mnie. Leona? Leona. Bardzo dziękujemy Leonowi. Bardzo, naprawdę tego. Ja mam butelkę do tej pory, nie wyrzucę, chociaż już jest pusta. Zakosiła, tak, ale było przepiękne tego i właśnie to, ja to zawsze czuję, jak jest serce włożone, słuchajcie. Mhm. Ja zawsze, tak jak moja córka kiedyś powiedziała, mi się nie chciało coś tam obiadu robić, ona powiedziała, mamuś, jak się nie będziesz starać, to nie rób, bo jak nie ma serca, to nie smakuje. To taka jest prawda, nie? Że jak się w coś nie wkłada, a to było po prostu coś wspaniałego, nie? Mm-hmm. To winko też było tam na tym... Tak, widzieliśmy, jak to wino się w ogóle rozeszło, jak świeże bułeczki tam na tym. Dużo osób przychodziło i się pytało, czy już nie ma tego, nie? Bo to jeszcze jest, na tym, tak. Także tak, na Grunwald ja proponuję jakąś przyczepkę. Na Grunwald cysterną, poproszę. No, bo jest... To już będzie teraz soczek z gumi jagód. A, dobra, dobra, to też się zapisujemy. Bardzo chętnie. No. A ja, słuchajcie, dziewczyny, skończyłam pracę. No. A tutaj dzwoni ten chłopak z domu dziecka. Aha. Uryczałam się. No wiem. My no, też tak, tutaj. Pozdrawiam Łukasza serdecznie. Tak. Łukasz jest super chłopak, to naprawdę jest bardzo dobry człowiek. Taki. Tak. Serdeczny, otwarty i taki, myślę, że w nocy by człowiek zadzwonił do niego, i to by Łukasz, pomógł. I Łukasz, mam nadzieję, że się nie obrazi, ale Łukasz jest też takim może nie przykładem, bo nie chciałabym absolutnie sprzedmiotowić tego, tylko powiedzieć, że Łukasz, chciałam powiedzieć, po prostu wstydźmy się, jeśli narzekamy, bo mamy cudowne domy, cudowne tak jakby, wiesz, życia, a mimo wszystko człowiek się z tyloma problemami borykał i na pewno ja przynajmniej sobie nie zdaję nawet w 0,5%, jakim musiał się czuć, nawet rzeczy, które chciał zrobić, dzięki które Bogu się nie udały, do czego po prostu mogę doprowadzić, że on musiał być tak samotny, a przy tym tak silny, także ja też uważam, że jestem katoliczką, także ja się też za Łukasza zawsze modlę, żeby to, bo to jest po prostu piękne i czasami tak ktoś się może śmiać z tego kamractwa, z tego wszystkiego, a że to tak, ale dla takiego Łukasza to jest, widzisz, jak ważne, prawda? Ale Łukasz z nami zaczyna nowe życie. Oczywiście, właśnie, z nami nie zginie. Był z domu dziecka, teraz zaczką ma wielką rodzinę, Łukasz, jak ci się los odwrócił i jak to wszystko wyszło. Także Łukasza też na Grunwaldzie tak do serca wszyscy przytulimy. Będziesz, Łukasz, miał kolejkę ludzi, którzy do ciebie będą się chcieli do ciebie przytulić. No. Ja też wam chciałam powiedzieć odnośnie leczenia, bo zajmuję się ziołolecznictwem już od ładnych paru lat. Mhm. I tutaj też poruszyłyście temat, no. Że
trzeba sprawdzać te wszystkie porady. Tak. Bo, skończyłam medycynę chińską i wiem, że niektóre mieszanki ziołowe, tak, właściwie każdą mieszankę ziołową trzeba dobrać indywidualnie, bo są choroby z gorąca i są choroby z zimna. I teraz trzeba wiedzieć, jakie zioła są gorące, a jakie zioła są zimne. Bo jeżeli podamy na przeziębienie gorące, zioła gorące, no to jeszcze podniesiemy bardziej to przeziębienie, tak, wzmocnimy tą chorobę. Więc trzeba zadziałać tutaj ziołami wychładzającymi. I tak prosto jest, żeby wszyscy tak sobie chociaż malutki kursik przeszli, że jeżeli spojrzymy sobie na swój język i ten język jest blady, z białym nalotem, a mamy przeziębienie, albo bóle brzucha, albo cokolwiek, to na taki biały nalot, blady język, pijemy sobie herbatkę z łyżki tymianku dla dorosłych. To jest dawka. No, ja zapisuję. Z trzech plastrów imbiru i z połową łyżeczki lukrecji, korzenia lukrecji. Czekaj, imbiru ja już zapisuję w ogóle, odsłucham, ale bo córka, bo ja miała ostatnio taki biały język, ma 21 lat, to tak mnie też zadziwiło, bo taki stan zapalny. Także to czasami są bóle brzucha, czasami są to przeziębienia, objawy są różne, ale tutaj rozgraniczamy zimno i gorąco. No. I tutaj na ten zimny język dajemy zioła rozgrzewające, czyli tymianek, lukrecję. Przede wszystkim tymianek i imbir. Lukrecja jest bardzo silnie przeciwwirusowa. A jeżeli mamy język zaczerwieniony, taki rozpalony, mamy rozpalone policzki, gorączkę, to dajemy lipę, czarny bez i do tego możemy dać liść morwy. Bo morwa jest zawsze na przewiania, jakieś przeziębienia wynikające z przewiania. I to są takie dwie proste receptury, z którymi każdy może sobie poradzić, tylko trzeba wziąć lusterko i spojrzeć sobie na język. Ale to dziękuję ci, Jaga, bardzo, bo ja na przykład pierwszy raz to w życiu słyszę. Wydawało mi się, że... To jest ta precyzja w medycynie chińskiej, że dobieramy zioła odpowiednie do diagnozy. Rozumiem. To są takie proste wskazówki, bo wiadomo, są tam potem niuanse, jakieś fałszywe... No, ale to jest podstawa bardzo ważna, super. Ale tak, że każdy sobie w domu może po prostu pomóc, sprawdzić. To są ogólnie dostępne ziółka przecież. No. Więc no każdy może sobie poradzić. A taką kolejną rzeczą, jaką chciałam powiedzieć, to spójrzcie na ogródki. Nie wiem, czy pamiętacie takie babcine ogródki, gdzie przed domem było mnóstwo kwiatów. Pamiętamy, no. A za domem był ogródek tam taki warzywny. Tak, no, moja babcia tak miała. No, a w tym ogródku co rosło? Malwy, nagietki, tak. Śmierdziuszki, czarnuszka, wszystkie takie kwiaty. Tak. Piękne, zioła piękne, które można byłoby eksponować jakoś, te rabatki ładnie i tak dalej, ubrać ten domek. Przepiękne były, te na wsiach się teraz jeszcze jechaliśmy, przepraszam, przerwę, to na wsiach też tak widać. Jeszcze na wsiach, tych takich wsiach, że ten dom nie jest taki stricte pobudowany, nowoczesny, tylko że to widać, że to stoi już tam ileś tam lat. To właśnie to widać, jak starsze osoby jeszcze ten ogródki tak mają, jak ty mówisz, że te rabaty przednie takie są przepiękne. Tak, tak, i te kwiatki zawsze były po coś, to były zioła. Przecież malwa jest fajnym ziołem, słonecznik, przecież czarnuszka, no każdy zna czarnuszkę, ma takie piękne niebieskie kwiatki. Nawet tulipany są ziołem, więc oni kiedyś wiedzieli o tym, co mają wartościowego mieć w ogródku i to, co piękne, wyrzucali przed, żeby ładnie jeszcze zdobiło. No. Więc a teraz popatrzcie na te ogrody, które ludzie robią wokół domu. No. Zasieją trawę, posadzą jakieś krzaki, bo ładne, ale one nie znaczą. No. Już nie ma w ogródkach porzeczek, jabłonek i tego, co nas karmi. No. Tylko po prostu coś, co jest... Trzeba koło tego chodzić. Albo właśnie jeszcze lepiej, coś, co nie trzeba chodzić, co ma tylko wyglądać, nie? Sterylne kamyki, jakieś takie egzotyczne krzewy, ładnie wyglądające, wiesz, tego, to prawda, nie? Tak jak to mówisz, tam, to się dochodzi też do tego, że kiedyś ludzie tak jakby niczego nie marnowali, nie? Że się niczego nie marnowało. My mamy na ogrodzie swoim na przykład pokrzywy, których w ogóle absolutnie nie wyrzucamy. I mąż mój normalnie chodzi, zbiera te pokrzywy, suszymy te pokrzywy i one są też rewelacja do zalania. Bo jeszcze tak ty powiedziałaś o tych ziołach, to jeszcze tylko ja powiem co jedno. To już sama się przekonałam, że nawet jeśli te sklepy zielarskie są, to zabraniane są niektóre, wycofują niektóre zioła. Nie można w zielarskim sklepie dostać
dostać w rotyczu, które ma na przykład fantastyczne zastosowanie. My jak jedziemy skądś tam, ostatnio jechaliśmy, widzieliśmy w rotycz, to się chciałyśmy zatrzymać, nie mieliśmy tego, bo chciałyśmy tych, bo to są te małe żółte takie te, nie? Tego. A one mają też właśnie, pamiętam, że jak gdzieś tam byłam, zwróciłam z kolonii, no i to wiadomo, no to nie ma co się wstydzić. I pamiętam, że dzieci miały w szyi, myśmy też z bratem mieli tego. I pamiętam, że mama tylko robiła ten napar, przelawała nam tym naparem, strzesała tego i nie było problemu. To była jedna ewakuacja, czy jakieś pasożyty, takie, to właśnie ty mówisz, ale świetnie tutaj powiedziała, bo Hania musiała polecieć do małego, do synka. Tu mamy fantastyczną, właśnie tutaj też J. Mazur napisał, też pozdrawiamy, że zapisać kamratkę, czyli ciebie, bo ma super porady, bo na przykład ja nie wiedziałam, że się różni gardło od gardła, tak na przykład, tak można powiedzieć, czy tam stan zapalny od takiego, nie? Że też trzeba wiedzieć, bo można sobie zrobić krzywdę właśnie, nie? Tak, ale tutaj na naszych terenach podejrzewam, że też była ta wiedza. Ona była wszędzie pewnie równa. Tak, i ale... Indianie taką wiedzę stosowali, i Chińczycy, i pewnie w Europie też taka wiedza była. Tylko tutaj została ta wiedza zapomniana. Albo specjalnie po prostu sprowokowana do zapomnienia. No wiem. No ale dziękujemy, że przypomniałaś. Super. Wracajmy do tych ogródków, wracajmy do tych... Aha, jeszcze ważna rzecz. Jeżeli macie swój dom, swoją działeczkę, to popatrzcie, co rośnie wam pod nogami. No. Czasem przejdźcie się boso, bo boso chodząc zostawiacie jak gdyby swój ślad. O tak, to roślinie. Wojtek mówił roślina o tym, no. Produkuje takie, no powiem w cudzysłowie, przeciwciała na wasze choroby, bo sczytuje jakby z potu, stóp i tak dalej, sczytuje to, co dostaje od was i produkuje jak gdyby substancje wyrzucające to z samej siebie. Więc jeżeli ona wyrzuca z siebie te toksyny, to ma te substancje, które my mamy zjeść, żeby wyszły z nas te choroby. Ale zobacz, jaka matka natura jest po prostu niezastąpiona i mądra, nie? No oczywiście, a zobaczcie jeszcze jedną ostatnią rzecz, jaką chcę dodać, to są rośliny, które zawierają mnóstwo metali ciężkich. Mhm. Na przykład aronia, na przykład dziurawiec. One rosną na glebach, które zawierają metale ciężkie albo no, zbierają z dużego obszaru wokół siebie te metale ciężkie. Mhm. I one produkują w swoim organizmie, żeby siebie nie zatruć, substancje, które wyrzucają nadmiar z tych roślin. Mhm. I my pijąc herbatę z takiej roślinki, pijemy te substancje i one z nas wyrzucają metale ciężkie. No, widzisz, samo zdrowie. Natura jest naprawdę mądra. No, ale tylko, tylko tak korzystać, tylko tak. Korzystać. A ja pamiętam, że też... Ja się no, ale właśnie tak dzięki szybko, takiej wiadze przypomnimy. Też, nie? Pamiętasz, te kulki pod język się brało na siniaki. A to homeopatia to jest, Hania, to jest homeopatia. Tak. Ja pamiętam, że jak się uderzyliśmy za każdym razem, czy ten siniak wyszedł, czy coś, a pamiętam nieraz tam, czy w piłkę, czy coś tam ze stołu się spadło, no to wiadomo, kto dzieci, no, nas trójka była i przychodziły dzieci do nas, to pamiętam, że zawsze mama nam pięć kulek pod język, nie? To dobre, słodkie. Kulek pod język tej homeopatii, ale też ta homeopatia, tak, słuchaj, no to łatwa dedukcja, tak jak mówią na kogoś, że jest zły, a jednak można dojść do tego, już mówię politycznie, że nie jest zły, to tak jak z tymi, co mówią, co wypierają z ziolnictwa, co oni tam mówią, że jest tego, to warto się tym właśnie zainteresować, nie? Bo przecież ludzie się jakoś kiedyś leczyli, nie? No pewnie, no przecież na zwykłe owsiki łatwo w domu zrobić sobie z tych płatków wrotycza i oleju kokosowego. Tak, no, też to taką słyszałam. No. Deseczkę do lodówki sadzić i potem łamać i dzieciom czopki zakładać. No raz, dwa. No przecież są takie proste metody. Jakie tanie, bo zacznijmy też, jakie przecież te leki są drogie. Jak się cokolwiek chce drogie kupić. Drogie i trujące. To już trujące, to już nawet pomijam, że to szkodzi, ale już jak wiecie, to naprawdę to już idzie w setkach. W tych aptekach się po prostu zostawia setki. A to no myślę, nie taki... Nie, bo nie bywam i nie byłam 10 lat. Więc. Ja wiem, że... Ja tam od czasu do czasu gdzieś jak idę, bo to mówię, nie zawsze jestem w stanie gdzieś coś tam, ale tak jakieś dodatkowe, czy nawet te elektroniki. Ale wczoraj też rozmawialiśmy, tam jak każdy na przykład tam, bo wiesz, ktoś rzuci hasło, nam nie wie, że tu, ale ktoś rzuci hasło węgiel i ludzie jak te takie, powiem, przepraszam, nie chcę obrazić nikogo, ale barany lecą do tej apteki węgiel, a nasza mama, co zrobiła wczoraj, mówiliśmy o tym, spalili z ojcem śliwkę, drzewo na działce i nic nie zostało wyrzucone, tylko każdy ten kawałek
kawałek tego spalnego drzewa był wytłuczony, zrobiony i to jest węgiel. Robić. Zawsze się mój mąż śmieje, witaminy C, dobrze, dużo witaminy C, ale zobacz, gdzie też ta witamina C jest w naturze, nie? Nie trzeba też tak... No właśnie o to chodzi, że te suplementy, no które właśnie kupujemy, też są bardzo drogie i one nie są do końca bezpieczne, dlatego że witamina C występująca w roślinie występuje w towarzystwie różnych innych związków, które zabezpieczają organizm przed jej przedawkowaniem na przykład. Mhm. I tak jest z witaminą D, z witaminą B, z różnymi witaminami, a tutaj jemy witaminy wyizolowane. No i też, bo to też o tym ludzie zapominają, że witaminy na przykład, jak się przyjmuje takie suplementacje, to one się też nie wchłaniają, bo przecież witaminy muszą być w tłuszczu, nie? Czyli na przykład jak jemy marchewkę, jak mówiłam, na przykład marchewka tarta, no to troszkę tego, ja wiem, że niektórzy odchudzają, ale żeby troszkę tej na przykład oliwy już, czy tam nawet nie oleju, czy masła, czy czegoś, żeby właśnie to też tak się zainteresować, jak to po prostu połączyć, bo tak jak mówimy, łyknąć tabletkę to nie problem. Ale też z tymi tabletkami, tak jak mówimy, bo jest też, wiesz, jest dobre to stężenie witaminy C, bo też my mamy też, bierzemy to stężenie takie, to mąż się tym u nas w domu zajmuje, my tylko, że tak powiem, otwieramy buzię i bierzemy to, co nam tego, ale on to jest tak naprawdę bardzo drogie, Hania. Na przykład na 4-osobową rodzinę taka, to są duże koszty, żeby mieć, nie? Także to, tak jak z tym żarciem, byliśmy za granicą i stwierdziliśmy na początku, że tam wszystko jest bardzo tanie, tak, tylko tanie jest gówno. Przepraszam, że tak powiem. Już też nie wszystkich stać, także właśnie super, że zadzwoniłaś, że to tak właśnie szukać tego. Ja jestem w ogóle w szoku, że na przykład jest różnica, właśnie mówię o tych stanach zapalnych. A córka mi ostatnio pokazywała, że ma taki jakiś dziwny biały język i się źle czuje. Ja już będę wiedziała, bo to mówię, można sobie krzywdę taką niewiedzą zrobić po prostu. Dokładnie. I też trzeba nauczyć się wykorzystywać różne rzeczy z rośliny. Na przykład na taki biały język skórka z mandarynki, wyszorować w sodzie, pokroić, obrać mandarynkę, pokroić paseczki, tą skórkę wysuszyć i dosypywać do herbat. Albo zostawić sobie na taki blady język, jak się czasem nam zatrucie pojawi, czy przeziębienie pojawi, to sobie dosypać gdzieś tam do herbaty, zaparzyć sobie. Można na przykład czereśnie. Czereśnie są bardzo wartościowe, szczególnie te czarne. Zostawmy sobie jeszcze ogonki. Można zimą herbatę z nich zrobić, bardzo wartościową. Pestki zostawcie. Można zbierać pestki, zrobić potem sobie woreczek lniany, termoforek. O, świetna sprawa, robiłam. Do piekarnika, one nabiorą temperatury, długo trzymają temperaturę, do okładów jakiś. No, można to wszystko wykorzystać, tylko no, musimy zacząć myśleć, żeby wykorzystywać te rzeczy, a nie wyrzucać wszystko dookoła, co mamy. Nie? No pewno, no prawda. No prawda. W ogóle my dużo już możemy odbijać od tematu, ale w ogóle my jesteśmy, musimy się z tego oduczyć. My po prostu za dużo rzeczy wyrzucamy, tak jak ty mówisz, niepotrzebnie. Nie? Kolega mój się śmiał, ostatnio rozmawiałam, a propos, że przejdziemy na inny temat, a propos tego, co może przyjść, że jest ta duża inflacja, że to wszystko. I on tak jest bardzo pozytywnym człowiekiem, mimo że zdaje sobie sprawę z realnego zagrożenia, co się dzieje, to powiedział do mnie: Ania, słuchaj, może się w końcu ludzie nauczą i oszczędzać. I to nie było w kwestii tylko pieniędzy, ale też oszczędzania jedzenia, oszczędzania czegoś takiego, żeby się zastanowić 3 czy 4 razy, czy naprawdę to ja tego potrzebuję, czy nie mogę tego jeszcze przerobić, czy nie mogę wcześniej tego na przykład zamrozić. Coś takiego, żebyśmy się po prostu... I też takie, myślę, mądre kupowanie. No. Czy faktycznie potrzebuję 40 bułek? Nie wiem, czy tam... Więc też tyle ilości. Strasznie dziękujemy ci za telefon, bo tutaj się nam tego... Za rady, porady. Uwalniam linię, bo pewnie inni też coś chcą. Ale był przepiękny, wartościowy telefon. Z całego serca dziękujemy, a za winko to tym bardziej. A pierwsze się w kolejce... Leona. A na kiermaszu kamradzkim, grunwaldzkim się pierwsze w kolejce ustawiamy sok z gumi jagód. Także na pewno będziemy. Dziękuję, bardzo wszystkiego dobrego. Bardzo dobre. Dziękuję. Super. Do usłyszenia. Ale się fajnie. Ty, robi się taki program, jaki mieliśmy zamierzenie. Pamiętam, że w pierwszym chyba odcinku, jak się chcieliśmy przedstawić misję tego programu, to też mówiliśmy, że będziemy chcieli rozmawiać o takich, bo może jakieś macie swoje porady na żywienie, na tego. I to tak troszkę ucichło, bo dużo innych spraw. Tam marsze było tego. I zobacz, i ludzie sami mają taką potrzebę dzwonienia i się dzielenia. Także tak jakby nasza pierwszowotna misja, nawet bez naszego udziału, a z udziałem wspaniałych, doświadczonych i mądrych ludzi się udziała. Ale zobacz, jaki jest odzew na czacie. Ludzie też tutaj sobie spisują i wiedzą, nie? No. Prawda. Tutaj po stronie prawdy, ja to wczoraj widziałam o tych pestkach, pisze, że pestki zawierają cyjanek, zatem nie trzymać tego długo, szczególnie w kompotach. Zapytajcie chemików, bo to ważne.
Ale to tak jak Jaga powiedziała, pestki muszę można... Muszę się popsikać tym. No, ja w ucho miał ugryz, także... Pestki można właśnie super wykorzystać jako, że tak powiem, wkład do termoforu. Polecam, świetna sprawa. Przeczytałam gdzieś na internecie. Jak chcecie zrobić, na przykład jak macie małe dziecko, chociaż myślę, że to się też w większym sprawdza, i macie jakąś taką zagubioną rękawiczkę, to bardzo fajna opcja jest właśnie wrzucić te pestki, oczywiście, że tak powiem, odsączone, do środka, zaszyć i takie, wiecie, ręka po prostu na dziecku. Siostry TV, witamy serdecznie. Witam panie serdecznie, siostry. Mariusz Przyborska się kłania. Witam serdecznie. Czołem Mariusz, ja cię tylko troszeczkę... No właśnie, wracałem do tych pestek, najwyżej 2 tygodnie tylko można je trzymać. Tam jak ja robię czasami nalewki, to do 2 tygodni tylko pestki można trzymać. Mhm, ale też fajna właśnie opcja wyjęcia tych pestek i wykorzystania na zasadzie, że tak powiem, nie do jedzenia, tylko właśnie do jakichś tam wkładów, wsadów. To na pewno, ale właśnie tam pani tu wcześniej mówiła, że natura nam pomaga, no rzeczywiście pomagają. Na sobie mam nawet taki przypadek. 2 lata temu coś miałem kłopoty z kamieniami w nerkach i znienacka pojawił się na działce ostrożek. O, ostrożek, bardzo fajna sprawa. Do myślenia. Mhm. Ale to jest to, co Wojtek też mówił na tej swojej działce, że tam po jakimś czasie pojawiła się roślina, która akurat... On nawet nie wiedział chyba, że miał problemy zdrowotne. Już nie chcę przekręcać, na co to było, ale właśnie to jest to, co też na czacie widziałam. Przyzwyczaili nas do tego, że my po prostu, wiecie, na wszystko jest lekarstwo i to lekarstwo musi być kupione w aptece i to musi być pastylka. Ona musi działać od razu. Najlepiej, żeby była super droga, no bo też jest takie przeświadczenie, że jak jest drogie, no to musi działać, musi być najlepsze. Otóż nie. Wszystko, co dobre, pochodzi z natury. Też, żeby właśnie sobie ludzie uświadomili, że te wszystkie, że tak powiem, nowinki techniczne, że tak powiem, w farmakologii, to wszystko było na początku z natury. Więc też po prostu, żeby nie iść na łatwiznę. Zresztą, no tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest naprawdę, no nie wiem, 1/3 ceny, 1/5, 1/10, też nie chcę mówić, bo to zależy jaki środek, ale to są naprawdę sprawy groszowe. No i naturalne przede wszystkim, bo też myślę, że ludzie właśnie, strasznie mnie to denerwuje, te takie droga na skróty, że jak ktoś na coś choruje, to automatycznie, nie, tak jak Anka mówiła, gorączka, no to automatycznie muszę zbić gorączkę, nie na zasadzie dam organizmowi obronić się sam, dam organizmowi sam przetrawić chorobę i może po prostu jest kwestia zmęczenia. Ja tak widzę u siebie, że jak mnie coś łapie, to jest, ja jestem po prostu niewyspana, więc mi wystarczy taki 1-2 dni odpoczynku i tych pełnych 8 godzin, chociaż przy dziecku to jest ciężko, ale nawet taki sen. Ludzie też po prostu zapomnieli, że sen też leczy i samo to na przykład zasypianie z tym telefonem w ręku czy przy komputerze, te niebieskie światło też powoduje, że mimo tego, że my śpimy, to przecież my nie odpoczywamy, bo to też jesteśmy tacy sztucznie, tak jakbym powiedziała, wprowadzeni w ten stan snu, a wcale z tego nie wyciągamy. Na czuwaku jesteśmy. Tak, dokładnie. To tak jak powiedziałeś, właśnie na czuwaniu cały czas i też nie ma tego pełnego. Zresztą to myślę, że to też widać rano, jak wstajemy i to tak człowiek się niby przespał, a tak jest już zmęczony. Ale to jest też bardzo duże zagrożenie, bo koleżanka moja nowotwór się leczyła i pamiętam, jak onkolog powiedział, że właśnie nie wolno spać w zasięgu głowy z telefonem komórkowym, mm-hmm. ciała mm-hmm. z zasięgu. Zawsze nawet jak zasypiamy jakiś tam artykuł, chcemy sobie tam wieczorem, mamy chwilkę, żeby to popatrzeć czy przeczytać, mm-hmm. to je, tak jak już czujemy ten moment, że zasypiamy, połóżmy ten telefon dalej. Na ziemi, połóżmy go dalej, po prostu połóżmy go z dala od naszego ciała. Mm-hmm. No, najlepiej szybko wyłączać wszystkie nadajniki. To też prawda. Bo sprawy nie zdajemy, co my mamy w domu. Tak, jak no. jesteśmy i wszystko. Wszystkimi nadajnikami przy. Po prostu atakowani ze wszystkich stron. Prawda. No i wszystko imituje. Naprawdę ten pojawienie się tego ostropestów wraz z kamieniami w nerkach, także ostropest wiadomo, że jest pomocny właśnie w usuwaniu tych kamieni z nerek. Także oglądajmy się koło nas. Natura nam podpowiada i podsuwa nam gotowe rozwiązania, tylko trzeba troszeczkę pomyśleć.
prawda? No i tutaj bardzo fajnie też Kamrat znowu napisał, umiarkowanie i nie łączyć błędnie. To też jest bardzo ważne, że nie już gdzieś jakąś słyszałam hasło czegoś, tylko doczytać, dowiedzieć się, co z czym łączyć, bo to też jest bardzo ważne. Czy ta dana osoba przed chwilą może... Jaga. Tak, bo to też jest ważne, że nie wszystko pomaga wszystkim tak samo. Nie? Może być tak, że jakaś roślina jest dobra dla jednej osoby, a z kolei u drugiej powoduje nadciśnienie, czy na odwrót. A więc też mówię, natura na pewno pomoże, tylko nie wszystkim w ten sam sposób. O tak. No. Tak jest. No ja już nie będę przedłużał. Dziękuję. Mariusz, wam wszystkiego dobrego. Mariusz, do serca przytulamy. Dziękujemy ci. Dobrego. Trzymaj się, kochany. Na marszu. Dziękuję ślicznie. No właśnie, Mariusz, ja ci dziękuję za przepiękne właśnie takie podsumowanie. Mimo, że to nie było związane z tematem, jak wczoraj napisałeś, że za opiekę na marszu i na wiecu, także to też było bardzo wzruszające i piękne. Dziękujemy za te słowa. Bardzo nam było miło organizować. Okay. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Cześć. Spokojnej nocy. Do usłyszenia. Cześć. Ania Śmiejka, piękna nasza, kochana, cudowny człowiek o pięknym sercu, piękna dziewczyna. Napisała, że kolejny piękny program i pięknie dzwoniący. Tak, bardzo dziękuję. Bo program nie by był piękny, bo program tak naprawdę prowadzimy my, a tworzycie go z nami wspólnie wy. Prawda. Śmiejka, kochana, bardzo dziękuję. Jeszcze w międzyczasie, jak ty mówiłaś, będzie prezent dla Stasia od Ani Śmiejki. Pełna kolekcja Było sobie życie. Ojej. Ja od razu mówię, Ania, ja pożyczam. Ja się cieszę, ale jest układ taki, że jak Staś już będzie za duży, przekażę dalej, także obiecuję, na pewno się gdzieś to znajdzie w dobrych rękach. Ostatnio nawet zaczęłam sobie oglądać na YouTubie, ale to też te odcinki nie wszystkie są chronologicznie. No i przede wszystkim jest potrzebny jest internet, a tak jak właśnie mam płyty, bardzo dziękuję. Jurko Bochun, on mi tu napisał, gdzie on tu jest, że ja robię nalewkę. Ty robisz najlepsze nalewki. Tak, ty robisz nalewki the best. Jesteś w ogóle the best, a nalewki robisz jeszcze lepsze. mieliśmy okazję spróbować, także naprawdę fajnie. No to jest to co mówimy. Ludzie zapomnieli, że w naturze naprawdę... Ludzie w ogóle pozapominali, no, też prawda. No, że są wirusy, że były z nami wirusy, że są i że będą. No bo też to jest takie, wiecie... Awantury robi tu główny. To jest strajk. My mamy strajk, my mamy za ciemno w pracy. Gdzie jest dyrektor? No, Iza Nadolska zazdrości, Stasiowi ja też zazdroszczę, bo mówię, fajna. Pamiętam, to jest właśnie te Było sobie życie, to tak chyba to po francusku było. Tak, z tyłu, tak, to pamiętam, że z tyłu ten lektor był francuski, ale to się tak fajnie oglądało. No i tak też tam było dużo, też mi się wydaje, z natury. Też oni mówili, jak to tam na przykład natura oddziałuje. Mówili na jak Mariusz Max Kolonko, mówili jak jest. Tak jest, także nic tam nie... Komary tu latają. Właśnie też, ja już ucho dostałam tutaj. Już. O właśnie, a propos komarów, to będziemy mieć dla was niespodziankę o komarze. To już mam nadzieję, że dzieci będą spały, wszyscy jesteśmy dorośli z poczuciem humoru. Poprosimy naszego dyrektora albo jego wspaniałego pomocnika, żeby nam piosenkę o komarze potem zarzucił, żebyśmy wszyscy mogli się w ten letni taki klimat właśnie odnaleźć. Żebyśmy się mogli odnaleźć. Cały czas mi tu coś chodzi po prostu po tym uchu. Także mówię, tutaj jest... Hans Schmidt, gadanie. Mnie wywaliliście za krytykę od razu. Nie. Nie wiem, Hans. Ja nie wywaliłam ciebie, Hans. Może Hans dostałeś, że tak powiem, niechcący. Może chodziło... A zależy też, co napisał, nie? Też. U nas jako taką etykietę... Napisz jeszcze raz, Hans, że to ty, co napisałeś, to znajdziemy tego, co cię wywalił. Jeśli będzie taka potrzeba. I wyciągniemy konsekwencje. Chociaż mamy pełne zaufanie do naszych moderatorów. To też jest jak w dobrze prosperującym zegarku. To jest małe przedsięwzięcie, dla nas przeogromne. Musimy mieć do siebie zaufanie. My mamy zaufanie do naszych chłopaków, którzy tutaj technicznie nas, oni muszą mieć zaufanie do nas, my musimy się sprężyć, mamy pełne zaufanie do naszych moderatorów, którzy we własnej swojej ocenie pilnują porządku i do tego też się nie będziemy śmieć, ale nie będziemy się na pewno chłopakom wtrącać. I ja też myślę, że dobrze by było, żeby to wybrzmiało, że też musicie pamiętać, żeby na przykład jeśli się zwracacie do kogoś, napisać to na czacie, że się zwracacie do kogoś, bo czasami ciężko jest wyłapać kontekst. Hans dostał od Klosa. więc nawet może być tak po prostu, że wiecie, wy coś mówicie z przekąsem, z ironią, cytujecie nawet kogoś. Jeśli cytujecie, to błagam, naprawdę tam wystarczy wstawić cudzysłowie i to od razu wiadomo, że to jest jakieś gdzieś tam prawem cytatu. Jak my to się śmiejemy, więc też, żeby kontrolować, co się pisze, żeby później jakieś tam rzeczy takich nie było.
Nie wiem, czy one zaczęły teraz od tej lampy. Ale też mi się też podoba, ostatnio była, chyba miała Mariolas i Prokop Tom, to widziałam taką, to chodziło o to, że ja powiedziałam, że kamractwo to stan ducha, a nie deklaracja. I to Prokop odpowiedział na mój wypowiedź, że bardzo się mu to podoba, że stan ducha i umysłu, nie? Ale akurat wtedy też dzwoniła Mariola i to chodziło o to, że ona potem czuła taką jakby, że to do niej, ale to też mi się widziało, bardzo mi się to podobało, że w tam takiej wymianie 4 czy 5 tam, wiesz, piłka odbijana, ona przeprosiła, nie miała nic złego na myśli, a on w ogóle się nie czuł urażony, także też nie obrażajmy się na siebie, nie bądźmy agresywni, po prostu czasami są zwykłe takie niedomówienia. Ja się nie chodzi o to, ja też się też łapię na tym, że dużo myślę, a mniej na przykład powiem. Czekaj. Hans Schmidt, dobra, napisałem, że pani Hetman się za mocno wyszminkowała. Hans, ja nawet szminki to nie pamiętam kiedy. Nie, chyba Hania, jak mała ma, byłam. Hania ma taki sam kolor ust. Nic się nie dzieje, nic się nie zmienia. Chyba jak mała byłam i jadłam mamy. Całowałaś się może gdzieś? Może. Poszłam brać bluzę, to się dziś poszłam pocałować. Ale słuchajcie, ale nawet gdyby się chciała mocno wyszminkować, to są jej usta, jej szminka, jej sprawa i jej wolność, a można napisać. Chłopaki są, może chłopaki też chcieli. A może naturysta, Może naturysta i nie lubi, także. Przepraszam, ale nie używam. No, dobra, już Hans, zgoda? No. Jak to pan Japa robił? Tak. Także. Coś miałam jeszcze, mi tu mówiłaś. A, Grzegorz Dudzic, bardzo czołem, kochane siostry, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Czołem, Grzesiu, czołem. Bo też często gdzieś tam się też widzimy. Coś miałam mówić. Ogonki od czereśni, bardzo fajna sprawa, to też ostatnio ktoś właśnie mówił, że tak jak ty wczoraj też mówiłaś o tych ogórkach mamy, że są dodawane liście na przykład tam czereśni czy wiśni, to też właśnie zapomnieliśmy trochę, że roślina to jest, można całą roślinę wykorzystać, nie? Że od korzenia aż po czubek, tak? Po Andrzej się pyta, z jakiego miejsca nadajemy, on jest w RPA, ale jest z Koszalina. My nadajemy z różnego miejsca, teraz nadajemy z końca Polski, a tak nadajemy z Koszalina, z naszego tego, jak będziesz w Koszalinie i będziesz chciał się z nami spotkać, to napisz maila na kontakt@siostry.tv i wtedy się można umówić, ustalić lokalizację. Nie robimy to z tego powodu, że nie chcemy też reklamować, nie zależy nam na tym, żeby jak ktoś ma nas znaleźć, to nas znajdzie, ale też chodzi o to, że bardzo dużo jest osób złośliwych, osób jest, którzy no, wykorzystują to i czy nawet zbierane tam jakieś tam opinie czy coś, to także to też trzeba być zawsze ostrożnym, nie? Przynajmniej w tych takich relacjach czy kontaktach podawania wszystkiego. Prawda, prawda. No bo też musimy pamiętać, Hans Schmidt ma bardzo mądrą żonę. A żony mają to do siebie, że są. Tak, moja żona jest po waszej stronie i bardzo fajne, bo kobiety się trzymają razem, a poza tym ja uważam, że facet to jest zawsze jest tak jakby wizytówką żony, nie? Że fajny facet no to. I dzieci też, nie? Tak. Prawda. Tu Krzysztof Sosiński mówi właśnie, Adolf Kudliński o ogonkach wiśni i czereśni program zrobił bardzo pożyteczne. W ogóle to co robił Adolf Kudliński, te wszystkie takie, myślę, ziołowe sposoby. Tak, to była ogromna strata. Mhm. To była ogromna, to jest ogromna strata. To jest ogromna strata dla przynajmniej dla mnie, wiem, że jakby pamiętam zaraz po śmierci pana Adolfa, to było tam dzień czy dwa, byłam u nas w domu Miłosierdzia Bożego i właśnie też ktoś zamówił mszę za pana Adolfa Kudlickiego. To też takie było piękne, że mnie kurczę, ktoś tam o nim pamiętał, ale chodzi o to, że to jest naprawdę bardzo tego, bo te odcinki, które na internecie, tam można tak dużo rzeczy sobie dla siebie wynotować. Tak. Ja mam taki zeszyt, którym tam co gdzieś tam usłyszę, to też powpisywałam sobie, przepiszę takie właśnie rady i porady, że no mówię, z Matki Ziemi jesteśmy i to wszystko można brać, tylko trzeba wiedzieć, tak jak powiedziała przepięknie tutaj Jaga, że trzeba po prostu wiedzieć, co z czym łączyć, nie? Prawda, więc to też, no i że natura. Wiadomo, że to też, żeby nie było tak, że my w tym momencie negujemy wszystkie antybiotyki albo jakieś leki, które czasami ratują życie. Tak, tylko chodzi o to, że to w pierwszej kolejności by się tego. Tak, patrz, tak. Miałyśmy gadać o wakacjach, potem przeszło na wakacje też się choruje, to, co było można kiedyś, a teraz rozmawiamy, ale to też jest właśnie fajne, że to życie i tworzy najlepsze scenariusze i po prostu. Prawda. No i ja też, że tak powiem, jako matka, bo ja się zawsze będę do tej matki, że tak powiem, znaczy do tego tematu. Matka Polka, tak, będę się odwoływać. Bardzo ważne jest to, no bo wiadomo, później tam cały czas dbam o swoje dzieci i później je tak staram się dobrze żywić i tak dalej, ale jeśli macie taką możliwość, kobiety w ciąży, przyszłe matki, błagam się, macie taką możliwość, nie ma żadnych przeciwwskazań,
proszę, karmcie je naturalnie, bo to naprawdę robi taką robotę, buduje taką barierę ochronną. My jesteśmy tego świetnym przykładem, mój syn jest tego świetnym przykładem. Moje córki, które prawie jedna, dwa, potem następna się urodziła i jedna, dwa, potem ta prawie cztery, nie? Lata. Przez, karmione były piersią, przez całe potem życie tak swoje, tego nie było jakichś problemów. Ja nieraz nie dostała antybiotyku. Jedna 14 lat miała, jak miała tam takie ortodontyczne rzeczy, żeby się tam nie dało zakażenie, to ten jakiś tam zastosowaliśmy, bo już naprawdę ortodonta prosił, żeby stan zapalny się nie wdał, bo to był taki zabieg bardziej już operacyjnie, można było powiedzieć, ale nie? To ale to było. To jest też taka wieść, tylko, a poza tym to jest tanie, to jest tak jak natura, to jest tanie, też zdrowe, jak tak, matki mogą, to naprawdę tego, a przy tym to te dzieci też tak fajnie naturalnie się rozwijają, bo one tak jakby z piersi skraczają w normalne takie życie, że już tutaj jest cyc, ale to już normalnie jakiś tam twarożek, czy tam jakieś tam jajko czy można zjeść, nie? Tak, jabłuszko czy coś. No ja mam też, że tak powiem, mogę to zobaczyć na swoim przykładzie i na przykładzie mojej przyjaciółki, która właśnie też ją... Muszę do Hansa pokazać, bo on przepiękną rzecz napisał. Ja też. No i to są fajni faceci. Mi się to podoba, właśnie nie lubię takich obrazy, właśnie coś, tak nawet kiedy jest jakieś ścięcie. Coś my powiedzieliśmy, facet odpisał, okazało się, że nie ma problemu, tu jest fajne, bardzo fajnie, żeby nie robić właśnie takich sytuacji konfliktowych, wszystko można wyjaśnić, chodzi tylko i wyłącznie o intencję. A intencja w ludziach dobrych jest wiadomo jaka, nie? Prawda. Ja tylko szybko skończę. Przyjaciółka nie była karmiona naturalnie przez mamę. I po prostu, wiecie, byle przeziębienie, byle katar, od razu jeszcze samo to, że lecieli od razu po antybiotyk i teraz jest taka kwestia, że jeszcze praktycznie łapie się jej wszystko. Wszystko, co jest od po prostu infekcji skóry, coś, co by w ogóle chyba nawet, nie wiem, mnie, że tak powiem, po mnie by gdzieś tam spłynęło czy coś, już nie mówię, jakieś tam przeziębienia czy coś, u niej to jest po prostu tak jakby dwu albo trzykrotnie bardziej promieniuje. Tak, jeszcze właśnie a propos karmienia, jak już szczerze weszliśmy, to zawsze mi taki rozwala tekst, no, jak dziewczyny mówią, nie mówię, że są czasami jakieś, nie są przeciwwskazania, to też nie chcę powiedzieć, żeby to wszystkich szeregować, ale na przykład jak się pytam, dlaczego już nie karmisz, to małe dziecko jest tam 3-4 miesięczne, to taki głupi, stereotypowy tekst słyszę, bo on się nie najadał, nie? I jak ja słyszę coś, że dziecko się nie najadało, naprawdę, nie bądźmy mądrzejsze niż natura, to jest taki malutki żołądek. To jest taki mądrek, jak, nie chodzi o to, chodzi o to, że to dziecko, jak takie zwierzątko, nie chcę obrażać, ale to jest jednak ssak, ono wie, ile potrzebuje, to niestety, kochane, śpimy praktycznie z cycem na wierzchu, funkcjonujemy z tym, bo ono jak taki ptaszek, co po troszku podchodzi, podbiera. Nie każ małemu dziecku najeść się tyle, potem się dziwią, że dzieci mają kolki, bo dziecko po prostu jest w tym malutkim żołądku, nie przetrawia tego wszystkiego, także też, no tak jak też... natury słuchamy, słuchajmy dziecka, co ono potrzebuje, nie? Organizmu. Ale to jest, to też myślę, że ważne, żeby powiedzieć, że jest różnica też w karmieniu, w sensie, że w pierwszej kolejności to jest tak jakby picie. I dopiero po czasie jest jedzenie, w sensie jak dziecko, wiecie, tak na przykład w lato jest, przecież były u ciebie też, że dziecko na przykład, myślałyśmy, że czymś... Moje dzieci w ogóle nie piły. Tak. I one piły tego cyca już. Odwodni, czy wszyscy coś. Mi mówili, a lekarz powiedział, nie, to naprawdę nie ma co tego. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy z tematu. Jedziemy was, komary, strasznie. Marek, po prostu strasznie, jest tragedia. Ja jestem, mi krew leci tutaj z nogi, bo rozdrapałam sobie. A ja czuję, że mam czerwone ucho i dziś tutaj pyta się ktoś, czy znamy chłopy i Sarbinowo. Pewno, że znamy. Znamy, tak, Sarbinowo bardzo. Tak. Chłopy też na wakacjach kilka razy. Byliśmy w chłopach w przyczepie. Pomyliłam do męża, mówię, jedziemy do chałup. Pojechaliśmy w stronę tego, się okazało, że to są chłopy. Cały czas się można mnie śmieje, że ich do chałupy prowadziłam. Tak jest. Welcome to... Wakacje w przyczepie. Nie mieliśmy wtedy, pamiętam, pieniędzy, o też wrócimy na przykład na wakacji, a tak strasznie chciałam tym dzieciom zapewnić coś i znalazłam taką opcję, że właśnie na parkingu był wynajem przyczep kempingowych. To była bardzo tania opcja. Słuchajcie, ja nawet nie wiedziałam, że moje córki będą tak szczęśliwe. Ileś razy wychodzenia i przechodzenia, zmieniania stolika jednak na wersję łóżka. To słuchajcie, do dzisiaj dziewczyny są duże, już też świata trochę zwiedziły i całkiem inaczej te wycieczki wyglądają. To dzisiaj też jak siadamy, to mówi, mamuś, pamiętasz te nasze wakacje w chłopach w przyczepie, nie? Także to też było takie piękne. No bo to jest tak, jak mówiłyśmy, można cuda na kiju, a jak ludzie są niezadowoleni, to nic z tego nie będzie. Więc też naprawdę można tanim kosztem fajnie spędzić czas, fajnie spędzić życie z rodziną. Nastawienie i pomysł i wszystko się udaje. Tak jest. I takie, że uda się. Jak nie drzwiami, to oknem, bo to też, jak właśnie mówiłyśmy, zahaczymy znowu o zdrowie.
Nastawienie robi bardzo dużą robotę, w sensie jak jesteście nastawieni negatywnie, jesteście zestresowani, jesteście, nie wiem, wiecznie jacyś tacy podminowani albo nie wiem, po prostu nic was w życiu nie cieszy, po prostu jesteście na nie, to też automatycznie ten organizm jest osłabiony, łapiecie szybciej infekcje jakieś, łapiecie jakieś w ogóle rzeczy, które na przykład, nie wiem, no na jakieś niewyspanie w ogóle by was tak jakby nie obeszły, nagle was osłabiają na tyle, że na, nie wiem, jakie rozłożeni. Jakie zioło na pogryzione ucho przez komara? Nie wiem, może ktoś wie, to może jakiś Czetowicz napisze. To też, na... bo my też się uczymy, my też tak się cieszymy, że wiem, my pośredniczymy. Wiem, że na jakieś takie ugryzienia po osie to się, wiem, że kiedyś cebulę przykładało, nie wiem, czy mamy cebulę, ale myślę, że to też na spuchnięte lampka. Piersi, właśnie jak kobieta urodzi, te piersi są takie nabrzmiałe, jak dopiero urodzi dziecko. To ja pamiętam, że ty tam miałaś taki przykład. To do mnie zadzwoniła Hania, jak urodziła synka. Ja pamiętam, że to było późno w nocy. Mhm. Dzięki Bogu jakoś tak było, że mieliśmy kapustę. W lodówce w spiżarce, że tak powiem, w chłodnym. Ja pamiętam, że w nocy do ciebie przez położną podawałam, bo nie można było tego właśnie na piersi liście kapusty. Podobno jest rewa... bo to ważne jest, żeby sok puściły, żeby było, no. Tak, albo poszatkowane, albo nawet, wiecie, ja to ponacinane. Ja to tłukłam, nie pamiętam już czym, czy jakąś tubką, bo no to wiecie, ciężko tam było cokolwiek znaleźć o tej godzinie na porodówce. Marihuana najlepsza na wszystko, no. Jak Patryk tak uważasz, to spoko, podzielił się doświadczeniem. Ocet też, tak, Iza Nadolska, ocet dobry na ugryzienia, w ogóle ocet ma też zastosowania, myślę, oprócz tego, że jest fajnie tam leczniczo, to też zapomnieliśmy, że ocet i soda to jest super środek na czyszczenie. I przede wszystkim nie jest chemiczny. Ja na przykład, co strasznie mi przeszkadzało, jak miałam małe dziecko w domu, to się bałam, że wiecie, mimo tego, że ja to przetrę super środkiem i tak dalej, to ten środek jest jednak chemiczny, więc jak dziecko podejdzie, to nawet ta powierzchnia będzie, więc ocet, soda, wszystko schodzi. O, może zrobimy coś takiego, bo tu jest tak, jak się Jaga zgodzi, bo tu bardzo dużo się zaczyna teraz wysypywać i ludzie pytają się, na co to, na to, na to, na co to? Myślę, może może pospisujemy te pytania i jakby się Jaga do nas na kontakt małpa... Albo to następnego żywca. Albo zrobimy, ale chodzi o to, że ktoś, na przykład my też, żeby po prostu chodzi o to, że ludzie tutaj bardzo dużo się pytają, tu dużo mówią, ale można to pozbierać tak, że... A zresztą ten czat nie zginie, nie? To zawsze można sobie też wejść i zobaczyć, żeby zobaczyć, co na co jest dobre. Mhm. Papka sobie z wodą na przykład. O, piołun, nie? Też czysta, no, oczyszczenie sierści psa, no, sierści psa. Mhm. Tanio i skutecznie. Właśnie, to jest super właśnie powiedziane. Tanio i skutecznie. Nie musi być tego, nie wszystko, no co ja powiedziałaś. Nie? To, co mówimy naturalnie, bo też mówię, przecież nie dość, że to jest drogie, to jeszcze szkodzi. To jeszcze... Pogadamy jeszcze chwilkę, ale już nas tak komary gryzą. Tak, nietoperze zaczynają latać i będziemy to, się... Lampa na nas i wiecie, my jesteśmy, że tak powiem, w centrum komarów. Nie wiemy, więc... kiedy zrobimy, zobaczymy. Będziemy może tam... Na pewno zrobimy czat, ale tak ja mówię następnego. Około 15 minut. Nie, niestety, słuchajcie, chyba teraz nie. Tym razem się nie uda się tym razem z tym czatem. Ocet jabłkowy na komary jest dobry. Masz ocet jabłkowy? Coś klatkuje internet, no, coś tak. Dobrze, kochani, także no. To co? Żegnamy się. I tak było pięknie, i tak wam bardzo za wszystko dziękujemy, dokończyłyśmy, będziemy wracać w różnych tych. Dziękujemy wam za aktywność, za zaangażowanie, za dobre słowa, za wszystko. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Dużo zdrowia, dużo radości, doceniajcie małe rzeczy, cieszcie się z tych małych rzeczy, to dużo tym bardziej was będą cieszyły. Dużo, dużo uśmiechu. Życie nam przelatuje, więcej radości, naprawdę. Mamy tylko jedno życie, ale jak się żyje dobrze, ten raz wystarczy. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem, z Marią Królową Polski. Trzymajcie się. Pa, pa. Pa, pa. Już po 20.